Cześć, jestem Karincia i witam Was na live. Od razu piszcie, czy mnie słychać, czy wszystko widać, a więc czy wszystko jest ok. Teraz też powinno być słychać grę, bo na nią kliknęłam. O, proszę bardzo, mi się włączyły na telefonie, bo mam podgląd reklamy, proszę bardzo. Więc tutaj też chwilę poczekamy. Więc tutaj piszcie, czy widać, czy nie, czy słychać. Od razu też powiem, że jeśli ktoś chce zgłosić swój domek, no to oczywiście niech zajrzy do opisu tego live'a, tam są wszystkie zasady, ale po prostu je powiem, czyli o właśnie, słychać, więc dziękuję, już mam potwierdzenie, dziękuję serdecznie i wszystkich po prostu też witam na live'ie, bo zapomniałam się przywitać, witam wszystkich serdecznie, więc wszyscy co są, to witam Was przeserdecznie, bardzo mi miło, że jesteście. I tak jak mówię, teraz już się można też zgłaszać. Jeśli ktoś nie czytał, tak jak mówię, zasad, to warto zawsze czytać. Zresztą po to je tam wstawiłam, żeby móc odsyłać ludzi tam. Więc bardzo, bardzo, bardzo mi miło. I tak jak mówiłam, powiedzmy, że na razie każdy może dać jedną parcelę. Należy podać swój nick oraz nazwę tej parceli. Jak nie pamiętacie dokładnie, jak się nazywa, no to mniej więcej napiszcie, jak ona się nazywa, ale żebym po prostu wiedziała, czego szukać, jeśli macie więcej parcel w swoich galeriach, no bo tutaj być może będzie ich więcej. Ja też mam całkiem sporą liczbę już swoich parcel w galerii, więc tutaj, żebym nie musiała kluczyć i żeby było szybciej i sprawniej, to po prostu nick, nazwa parceli. Dodatkowo proszę nie zgłaszać kilka razy tej samej parceli, bo ja będę jechała od góry do dołu, więc im wyżej Wasza parcela w zgłoszeniach, tym szybciej ją zobaczymy sobie, a więc kto pierwszy, ten lepszy tak naprawdę. I proszę właśnie, tak jak mówiłam, zgłaszać jedną parcelę, chyba że nie będzie chętnych, no to można wtedy kolejną parcelę zgłosić, ale to dopiero jak wszystkie parcele przejdę, to dopiero wtedy będzie można zgłosić drugą parcelę, więc powiedzmy, jak uruchomimy drugą turę, bym powiedziała, parcel, no to wtedy będzie można. I teraz sobie też przejdziemy do zapisu gry, który utworzyłam. To jest taki mój roboczy safe, na którym czasami coś buduję. Więc tu już przygotowałam parcelę. I zaraz zobaczę, kto jest pierwszy. A, tak jak pisałam w opisie, jeśli ktoś by chciał poza kolejnością, to wiadomo, super czat istnieje. Jeśli ktoś jest chętny mnie wesprzeć, opowiem tak, no to tutaj bardzo będzie mi miło i właśnie, powiedzmy, pójdzie poza kolejnością. Ale jeszcze poza kolejnością, tak żeby na rozgrzewkę trochę, żeby Wam, chciałam Wam pokazać kilka parcel. Parcele, one zostały stworzone specjalnie dla mnie, jakoś chyba ich nigdy nie pokazałam, więc tutaj są też parcele na przykład stworzone właśnie pod serię 100 dzieci. Właśnie chciałam je Wam pokazać, bo mam też zapisaną w bibliotece. Więc widzę, że tu już kilka zgłoszeń jest. Też oczywiście cały czas podczas całego live'a można zadawać pytania, będę starała się na nie odpowiadać. Będzie to także troszeczkę taki luźniejszy live'ik, no bo będę tylko wstawiała i pokazywała Wam i oceniała parcele, więc powiedzmy będzie troszeczkę luźniej, więc będzie troszeczkę więcej czasu. Stwierdziłam, że zrobimy tym razem coś innego niż YouTube. YouTube było dwa razy pod rząd, więc stwierdziłam, że teraz warto by zrobić coś innego. Na następnym live'ie może właśnie sobie YouTube zrobimy, ale to zobaczymy. Na pewno YouTube nie znika, na pewno będzie kontynuowane, ale tutaj pewnie w przyszłości. Czy będę wstawiać na jakiś save? Zobaczymy, Morgan. Jeśli mi się jakaś parcela, w szczególności publiczna, bardzo spodoba, to być może poleci do mojego prywatnego save'a, którego sobie tworzę z różnymi fajnymi parcelami, więc być może, ale też żeby Wam pokazać, jakie są fajne parcele w galerii, więc tutaj żebym i ja zobaczyła i żebyście Wy zobaczyli, co ktoś inny może stworzyć. Dobrze, tutaj są zgłoszenia. Czy może być dla Śnieżki tatuś syrena? Więc wiesz co, Nikumo, tak niekoniecznie, bo ja się boję tych syrenek już, więc jeśli zauważysz, że któryś tatuś jest syrenką, to raczej będę go unikać, więc jeśli raczej nie będę miała już kogo wybrać, to dopiero wtedy bym wybrała tatusia syrenkę, bo jestem na nich teraz troszeczkę przewrażliwiona po Alicji, więc nie chciałabym już kolejnego tak
długo żyjącego dziecka, więc tutaj troszeczkę się ich obawiam i raczej z premedytacją nie będę ich wybierać, tak samo jak nie będę wybierała tatusiów celebrytów, więc z premedytacją ich będę gdzieś tam na drugi plan odkładała i na później. Więc tutaj jeśli stworzyłaś tatusia Srenkę, czy tam Trytona, no to niestety on będzie, powiedzmy, w kolejnej, czy będzie, nie będzie brany w pierwszej kolejności pod uwagę, opowiem tak. Do której live jak zwykle myślę 2 godzinki, więc do 19. Jak się czuję? Czuję się dobrze, troszeczkę jest gorąco dzisiaj, nie myślałam, że będzie dzisiaj aż tak ciepło, więc tutaj mam nadzieję, że będzie dobrze. Też muszę pamiętać, żeby mówić trochę ciszej, bo jak ostatnio na live mówiłam trochę ciszej, no to wtedy głos mój wytrzymał do końca live'a. Jak na poprzednich live'ach mówiłam głośniej, no to w połowie już było źle, więc muszę pamiętać. Jaka seria będzie po 100 dzieciach? Nie mam pojęcia. Seria 100 dzieci pewnie za jakiś rok się skończy, więc nie mam pojęcia, co się wtedy stanie. Okej. Okay. A to tuś kosmita może być? Kosmita tak. Kosmita, no wampir może niekoniecznie, ale tak, kosmita na pewno może być. I czarodziej też. No. Tak, tak, oczywiście, że zaczynamy. Więc pierwsza parcela, którą chciałam Wam pokazać, którą mam zapisaną w bibliotece. Na szczęście dzisiaj galeria działa, bo 2 dni temu nie działała, więc to też był problem. Nie mogłam wtedy wstawić domu, który zrobiłam, proszę bardzo, więc a propos, mój domek w galerii, więc nie mogłam go wtedy wstawić. Wstawiłam go dopiero wczoraj do galerii. Jak chwilę ignoruję czat, to się nie denerwujcie, bo muszę znaleźć parcelę, którą chcę Wam pokazać, a ona gdzieś tu jest. O, proszę bardzo, Puszek i Figaro już jakiś czas temu, bo już rok temu, stworzyła dla mnie właśnie tutaj domek i właśnie on się tak nazywa i on jest przepiękny. Jest to właśnie dom dla 100 dzieci. A, czekajcie, jeszcze jedna sprawa. Ja oczywiście powinnam włączyć Ctrl-Shift-C, BB Move Objects, żeby mi jakieś tam nie poznikały obiekty. Więc jeszcze raz muszę go wyszukać. O, proszę bardzo. I stawiamy te parcele, które chcę Wam pokazać poza kolejnością. Są już w mojej bibliotece, więc też już nie muszę ich szukać. Jak widzicie, ten dom już dawno, dawno temu zapisałam w swojej bibliotece, no bo też go pobrałam po prostu, bo mi się bardzo, bardzo mocno spodobał. Kiedy ocenisz domki? No bo, czy wiecie co, to nie będzie takie ocenianie. Może powiem, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy coś bym zmieniła. To nie jest takie ocenianie stricte, bardziej bym powiedziała przegląd, bym powiedziała szczerze. O, pierwszy live na moim kanale, więc serdecznie witam. Czy zrobię live z przeglądania rodzin? Wolę z przeglądania parcel, bo parcele jest dużo łatwiej ocenić niż simów. Znaczy w moim mniemaniu wolę oceniać jak już parcele, a nie simów. O, i kogoś zainspirowałam do Legacy Challenge. Bardzo mi miło, bo ja uwielbiam to wyzwanie. Naprawdę, naprawdę uwielbiam. Po prostu jest to moje ulubione wyzwanie, w szczególności The Sims 4, bardzo fajnie się rozgrywa. The Sims 3 byłoby chyba pewnie w The Sims 2, no też można, też ludzie robią i grają, ale uważam, że w The Sims 4 to jest po prostu super. Więc mam tutaj domek, jak widzicie jest huśtawka, jest to typowy właśnie dom do sulani, więc postawiłam go w sulanie, żeby zaprezentować go lepiej, ale przede wszystkim będziemy stawiać na takiej jednej dużej działce w Brindleton Bay wszystkie domy, więc tutaj proszę bardzo, a więc jest on jednopiętrowy, a więc wtedy właśnie chciałam mieć jednopiętrowy i tylko jednopiętrowy dom, więc tutaj dlatego on tak wygląda, może tutaj się pozbędziemy krateczek, no i jest przepiękna, więc mamy tutaj ładne wejście, może nawet ścianki postawię, może jakoś tak, może coś tutaj zobaczymy, a więc przepiękne wejście na start, mamy też niby buty, wszystkie tutaj wiecie, podstawowe rzeczy, łazieneczka pierwsza na start, tu mamy gabinet, czy coś takiego, ala gabinet, tak. Tu mamy jedną sypialnię, tu mamy pralnię nawet, proszę bardzo, więc nawet pralnia się znalazła. Tu mamy kolejną toaletę, tu mamy kolejną sypialnię, tu jest chyba sypialnia dla mamusi, dla niemowlaka miejsce i również łazieneczka dla mamusi.
Tu mamy również sypialnię małych dzieci, mamy ich łazienkę, super. No i tu bardzo mi się podoba na środku domu ta bawialnia, troszeczkę z której można przechodzić w różne miejsca i taka troszeczkę przeszklona, bardzo, bardzo fajnie. No i tu ta kuchnia i jadalnia i salon, to po prostu bardzo, bardzo, bardzo ładnie ktoś to umeblował, naprawdę, ktoś widz. Więc tutaj naprawdę przepiękny domek, bardzo właśnie w stylu takim wiejskim, ale ja wtedy nie chciałam się tak też za bardzo przeprowadzać do Sulani, bo już jedną serię wtedy w Sulani miałam, a później to już tak troszeczkę z sentymentu zostałam w domu, no a później stwierdziłam, że po prostu przerobię dom, w którym już jesteśmy, żeby był troszeczkę bardziej użyteczny. Ja robię breeding out the ugly. To też ciekawa sprawa, na szóstym pokoleniu jesteś, a siódme dziecko szkolne, no to daleko, daleko, bardzo daleko, więc powodzenia życzę i myślę, że mam nadzieję, że Ci się po prostu uda i że Twoje dzieci już po prostu nie są tak ugly jak na początku, więc życzę powodzenia. O, ktoś jest na ósmym pokoleniu, no to są dobre czasy. Legacy Challenge, och, bym zrobiła. No to jest bardzo długie wyzwanie, więc trzeba mu poświęcić czas. A więc tak wygląda oto domek. Dlaczego uważam, że Legacy się fajnie robi w The Sims 4? Bo w The Sims 4 po pierwsze, na przykład w The Sims 2 nie masz postępu historii dla innych rodzin, a więc inni się po prostu nie starzeją. A po drugie, w The Sims 4 nie jest tak bardzo budgie jak The Sims 3, a więc jest większa szansa na to, że po prostu uda Ci się je dobić do końca, wydaje mi się. W The Sims 4 wydaje mi się jest największa szansa, żeby po prostu ukończyć to wyzwanie. No i są różne aspiracje, które można robić, więc jest dużo rzeczy i dużo, bym powiedziała, wyzwań dodatkowych, które na siebie można po prostu nałożyć dodatkowo, żeby po prostu to było fajne, więc ja uważam, że ja zrobiłam Legacy Challenge w The Sims 4 dwa razy, jedno prywatnie, jedno na kanale, więc i oba razy mi się naprawdę bardzo, bardzo podobały, więc tutaj myślę, że jest w tym potencjał. A teraz się przejdziemy do Brindleton Bay. Ja tutaj już wyczyściłam te parcele 64 na 64, która będzie chyba idealna, żeby Wam wszystkie parcele tutaj wstawiać, żebyśmy się nie musieli ładować pomiędzy ekranami, bo na niej się zmieści wszystko, więc tutaj będziemy sobie na niej wszystko stawiać, oprócz tego, co mogłoby być ewidentnie do Sulani, żeby tutaj nie było problemu. Czy ja mam nadal BB Move Objects, czy nie? Jest ważne pytanie. Sami się resetuje, więc... A, było. Dobra, więc jeszcze raz je wpiszemy. Moja ugly synka urodziła bliźniaki i nie były do niej bardzo podobne. No też tak się zdarza. No jest, mieszanka czasami jest niezła. O, witam. Witam, Gabi. I teraz kolejny dom, który niedawno powstał, a więc Morganek dla mnie stworzyła. Stworzyłaś? Nigdy nie pamiętam. I on już jest z kwietnia, ten domek. Bardzo piękny. Troszeczkę mnie zainspirował też, żebym sama spróbowała właśnie mój domek przerobić, bym powiedziała, i wyremontować. Oczywiście muszę pamiętać o nawadnianiu regularnym mojego gardła, żeby mi nie wysiadł. Mam dzisiaj ze sobą i kawę, i sok, i wodę, więc na pewno... O, aha, tu są jakieś usunięte obiekty, bo jakichś obiektów nie miałam. Bardzo fajny domek. Jak widzicie, to jest przerobiony domek z mojego, proszę bardzo, taki brązowawy. Bardzo modernistyczny z tego, co pamiętam. Oczywiście na parceli mniejszą by troszeczkę inaczej wyglądał, no bo tu już by się kończyła u nas działka oraz tutaj. No ale bardzo, bardzo ładny, przerobiony też mój tarasik, nie na takie szklany. Nawet wyjście dla drzwi tutaj, wyjście dla pieska mamy, czy dla kotka. Bardzo ładny domek też, proszę bardzo, też wejdziemy sobie i zobaczymy go od środka. Proszę bardzo, tutaj w środku zieleń i mówię, taki troszeczkę modernistyczny wyszedł ten domek, ale bardzo ładny, proszę bardzo. Niektóre obiekty były usunięte, więc tutaj powiedzmy sobie, że może coś tutaj gdzieś miało jeszcze być, bo tam chyba ze trzy obiekty były usunięte. Ale bardzo ładne, nawet grzejniczki tutaj są, te z wampirków. No i tutaj też jest sypialnia właśnie dla mamusi, kącik razem z niemowlakami. Sypialnia mamusi, ta łazienka mamusi, pokój małych dzieci, ich sypialnia dzieci,
wspólna, nie, to jest łazienka, tak, łazienka niby nastolatków oraz z korytarza przejście, sypialnia nastolatków, tutaj również, tu już widzieliśmy salon i kuchnię, te modernistyczne, tutaj gabinecik, troszeczkę wydaje mi się odchudzony, kolejna łazieneczka, no i pokój ten zabaw, a więc mniej więcej, bym powiedziała, położenie wszystkich pokoi takie samo, ale bardzo, bardzo, bardzo ładnie wyremontowana moja wersja tego domku, więc jakby ktoś chciał, to też serdecznie, serdecznie polecam, bo ktoś naprawdę ładnie się tutaj napracował i postarał. U kogoś też jest gorąco, no u mnie też jest chyba gorącej niż miało być, bo miało być tylko 25 stopni, jest chyba z 27, ale jeszcze wytrzymuję, więc tutaj mam też dość wyjęty z lodówki sok, więc mam nadzieję, że on też będzie mnie tutaj chłodził. Oboje mieli oczy po ojcu, a te oczy były takie same, takie małe, ale teraz Simowie już dość wyglądają. A, no to super, a więc breeding out the ugly chyba się udaje. No i teraz mogę Wam pokazać jeszcze dwie parcele, które są najnowszymi nabytkami, które właśnie stworzyła jedna osoba. I to nie są już domki do serii 100 dzieci, ale to są po prostu jakieś parcele publiczne, stworzone właśnie specjalnie dla mnie. Zachowamy to jako klub nocny, proszę bardzo, więc też obiecałam pokazać te dwie parcele na live, więc jak najbardziej je pokazuję. Czy ja mieszkam na wsi czy w mieście? Powiem tak, mieszkam na wsi, ale przy mieście, bo mieszkam na wsi przy Poznaniu, więc przez Poznań też codziennie przejeżdżam do pracy, jak jadę, bo nie pracuję w Poznaniu, ale pracuję powiedzmy w mieście koło Poznania, ale żeby przejechać z mojej wsi do tego miasta, to muszę jechać przez Poznań, więc tak czy siak codziennie dwa razy przez Poznań od poniedziałku do piątku przejeżdżam. Ile mam latek? To jest bardzo prosto obliczyć. Mamy rok 2020, ja się urodziłam w 1994, stąd to 94 w mojej nazwie kanału, to można łatwo obliczyć. A urodziny miałam w lutym, więc jak ktoś odejmie 2020 od 1994, uzyska mój wiek. A lubisz geny Ivy Delgato? Ja z Ivy się nigdy nie... jakoś tam... jej się nigdy nie przyglądałam, powiem tak. Ale Ivy Delgato, z tego co ostatnio widziałam, to ma bardzo dziwne geny, więc... no niekoniecznie bym powiedziała, że będę swatała z nią moich simów w przyszłości, więc... kiedy zaczynam... już oceniamy domki, już Wam pokazuję domki widzów, no. Ale oczywiście za chwilę wezmę pierwszą propozycję oczywiście z czatu. A tutaj chcę dwa domki pokazać, ale coś mi się zawiesiło. A więc coś się mieli i nie chcę się wymielić ten domek. Oj, coś bardzo źle to widzę, więc może za chwilę trzeba będzie grę przeładować. Zobaczymy. Może się uda, dajmy jeszcze chwilę. Dobrze ktoś policzył, ile mam lat. O, pojawiło się. W końcu się pojawiło, proszę bardzo. Więc to jest parcela stworzona dla mnie i nie chcę tutaj urazić, bo nie chcę Was urazić, ale nie chcę też urazić widza, ale ta parcela publiczna, która jest chyba klubem nocnym, no tak średnio mi się podoba. Szczerze mi się tak średnio podoba. Mamy tutaj te wszystkie budki, które na parcelach publicznych trochę średnio działają, no bo żeby one zadziałały, to trzeba samemu do nich zakupić osoby w nich tutaj pracujące, więc tak troszeczkę średnio mi się to podoba i jeszcze jest ich tak dużo i troszeczkę zasłaniają widoki i troszeczkę źle by się na tym grało, ale no i tych światełek troszeczkę tutaj od za dużo jest. O, zresztą tutaj mamy jakieś też miejsce do potańczenia, jakiś bar, ale zobaczcie, ile lamp, no po prostu no nie podoba mi się, jak w domu jest aż tyle lamp. Tak będzie zapis live'a, jak najbardziej. Trzy poprzednie live'y miały wszystkie swoje zapisy, nawet jeśli nie w formie live'a, to w formie odcinka później przesłanego, ale na podstawie, tak, oswoiłam się już troszeczkę z live'owaniem, więc więc tak. Tak, ale zapis jak zwykle będzie, postaram się, żeby był, więc tutaj... Poza tym zawsze mam też zapis na swoim komputerze, więc jakby się zepsuło coś na YouTubie, to zawsze mogę zuploadować zapis, który mam na komputerze, bo
bo jednocześnie też i streamuję, i zapisuję na komputerze. No ale niestety, no tych lamp jest tu za dużo, no. Tutaj na piętrze też zobaczcie, od nasrania jest tych lamp dosłownie tutaj. A więc w takim miejscu nie gra się dobrze, a więc tutaj, no to mi troszeczkę przeszkadza, bo sama musiałabym wejść i, nie wiem, 90% tych lamp usunąć dosłownie, więc tutaj, no to nie napawa takim optymizmem. Nawet jak wiecie, zrobię małe ścianki, to w większości lampy zostają, no to jest nierealne też, ile tych lamp jest tutaj, więc no to mi się troszeczkę nie podoba. Nie podoba mi się też, że to jest tyle aż tych budek. Tutaj jest tu jedna, tu druga, tu trzecia, tam chyba na dole była czwarta. To jest klub nocny i lepiej, żeby była jedna, a w porządnym miejscu ustawiona, żeby po prostu simowie wiedzieli, gdzie mają tańczyć. A po drugie, żeby po prostu DJ wiedział, gdzie ma operować, tak, z tym sprzętem. Więc doceniam starania się, ale no, z tymi lampami to lekka przesada. No troszeczkę to wygląda na sklep z lampami, niestety. I też pokażę Wam drugą parcelę od tej samej osoby. I tutaj, proszę bardzo, jest to chyba restauracja, z tego co pamiętam, tak. I też chyba ma ten sam problem, też chyba ma od groma i ciut lamp. Mam nadzieję, że będzie mój domek w Ocenianiu. Myślę, że zdążymy ze wszystkimi. Myślę, że się da. Mówię, można jedną parcelę na razie na osobę, więc myślę, że damy radę. Dziwisz się, że ludzie dają tak dużo tych lamp, mi też się to nie podoba. No niestety, ja wiem, że jest chęć po prostu dobrego oświetlenia w nocy danej parceli, ale to zaraz Wam pokażę też trik, jakiego można używać, żeby było po prostu... A tutaj 40... Ojej, 45 obiektów było zastąpionych, więc tutaj czegoś nie miałam. Ale ja i ten trik używałam w tworzeniu mojego domu, ale jest bardzo fajna lampa, która zresztą doszła dawno, dawno temu w aktualizacji. Niech ja ją tylko znajdę. O, ta lampa jest super. Zobaczcie, też od nasrania lamp, no po prostu, no tak się nie da też później grać, zresztą są bardzo duże te żyrandole. Jak mam Move Objects On, to po prostu mogę tę lampę, po pierwsze mogę ją sobie pomniejszyć. Jest malusieńka i mogę ją dać w środeczek lampy. I tutaj mam, nie dość, że, bo te niektóre lampy, one rzeczywiście słabo tutaj dają światło, ale jak dam w nich tę drugą lampę, to od razu one dają więcej światła. I tutaj od razu jest po prostu lepszy efekt, jeśli chodzi o świetlny efekt. I też to zastosowałam w moim domu. Dałam taką lampę, jak chcę, a w środku niej tutaj ukryłam, w tym, wiecie, zaczepie na ścianę, ukryłam właśnie te lampy, które dają naprawdę dużo światła. One naprawdę dają bardzo dużo światła i są bardzo dobre, jeśli chodzi o stawianie. Nie trzeba stawiać ich aż tak dużo, więc tutaj taki mały triczek, jeśli chodzi o lampy. To pewnie przez te lampy nie chciał się załadować. No, niestety, no, lampy i dużo obiektów powoduje to, że może być problem właśnie z pewnymi sprawami. Czekajcie, bo mi live uciekł. Będzie live. Ja robię jedno wyzwanie w trójce i w czwórce. Super. O, naraz to. Okej. O, jestem supi, bo mówię, co myślę. No, od razu widać, że te lampy to jest po prostu troszeczkę koszmar tutaj. Nagrywam programem OBS. Tak, OBS-em nagrywam. Dobra. No i tutaj jest właśnie trik, żeby lampy pomniejszać. No, wiele osób zapewne tak robi, no bo pomniejszanie obiektów, jak weszło w jednej z aktualizacji, to po prostu... Super, super sprawa i od razu zaczęłam pomniejszać te lampy, bo one rzeczywiście są dość duże, ale gdy można je pomniejszyć, to naprawdę, to jest naprawdę super sprawa. Wolę grać na normalnym życiu, czasami gram na długim, ale to tylko czasami. Co sądzę o aktualizacji rachunków? Taka, że musi być ona poprawiona. To, ile mi jest podatków za samą wartość parceli, to jest śmiech na sali i tam jest błąd. Tam jest ewidentnie błąd, który po prostu trzeba naprawić. I tyle. No, a więc tak wygląda parcela. Z wierzchu, no, ta parcela, no... No, nie wygląda źle, no, troszeczkę nad dachami można by pewnie popracować, ale jeśli chodzi tutaj o roślinność, o przyrodę, no, to nie jest zła, no, ale te lampy to po prostu masakra.
Te niektóre samochodziki, tutaj na przykład ten troszeczkę dziwnie wygląda, ale wiadomo, to jest powiększona zabawka. No i troszeczkę, ja nie lubię zbytnio tych kurtyn, tych zasłon, no ale powiedzmy sobie, no niech będą. Nie są najgorsze, no ale lampy, no to po prostu wszystko psują. Ja przez te lampy, ja tu nie widzę nic. Ja nie widzę nic przez te lampy, więc tutaj i jeszcze to ten samochód wchodzący w ścianę, tu się coś miało rozbić czy coś. Nie rozumiem zamysłu. No i tutaj mamy łazieneczki, troszeczkę takie kubiki, ale mogą być. Czy tutaj mi usunęło drzwi do nich? Czy gdzie, jak się do nich dostać? Halo? Gdzie są drzwi do tej łazienki? Bo ja tu widzę wielki spis, a nie widzę wejścia do łazienki i tu żadnych drzwi. Może mi usunęło, bo 47 obiektów mi tu usunęło, więc tutaj ktoś ewidentnie tworzył pode mnie ten dom, a dodał rzeczy, których ja nie mam. Więc niestety. Jaka jest moja ulubiona część Simsów? Czwóreczka. Naprawdę. Czwóreczka. Jedynie czwóreczka. Jestem na głównej stronie Ety. O, to bardzo mi miło. Bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Jest aż 19 osób. Ja nawet nie spoglądałam, ile osób mamy, więc super. Bardzo mi się to podoba. Jak zmniejszać przedmioty? Jak macie te klawisze z tymi, z nawiasami i macie ten lewy i prawy, no to nim można właśnie, jeden jest do zmniejszania, drugi do powiększania. Dla mnie jest za łatwo z tymi rysunkami, z tymi rachunkami, moje płacą 300 simulonów, a przed aktualizacją płaci 3000, ale to głównie z powodu bugu właśnie, jeśli chodzi o wartość parceli. Po prostu, tak, po prostu odjazdowa kuchnia, nie ma drzwi. Okej, o, ktoś odejmuje starą kwotę rachunków. Można by tak robić, mnie się po prostu nie chce w to bawić, a troszeczkę będzie to zbawieniem dla Śnieżki, że są trochę takie mniejsze rachunki, więc wykorzystam bagola. No jak jest bagol, no to go wykorzystam. Odpowiadałam, ile mam lat. Powiedzmy, mój rok urodzenia jest w moim niku, więc to już dużo Wam powiem. Dobra, a teraz bierzemy sobie pierwszą propozycję z live'a, więc tutaj się muszę cofnąć. Jak zobaczę mój wpis, to będę wiedziała, specjalnie go też dałam, to będę wiedziała, że powoli można startować. Okej, okay. Słychać. Okej, okay. Nazwa na Origin, Julka, okej, okay. A więc Julka, biorę Ciebie. Ja przez chwilę mam czat przewinięty, więc go nie będę widziała, bo nie chcę tutaj zgubić komentarza Julki. A więc tutaj ID konto, proszę bardzo, Ctrl V i szukamy. Zobaczymy, co mi wyszuka. A nazwa to Duży Dom. A więc już widzę, Julka, gratulacje, będziesz tutaj pierwszą osobą, którą będę przeglądać. Auto w kuchni, cześć, witam. Tak. Znaczy nie lubię tych niewidocznych lamp show Hidden Objects, bo one są takie te kwadratowe później. Te rzeczy. Nie lubię, jak to się wstawia, szczerze powiedziawszy, wolę robić ten trik właśnie z tymi lampkami. Dobra, a więc Duży Dom, proszę bardzo, Juleczka, mam nadzieję, że to o ten domek chodzi. I tutaj zrobimy mieszkalne galeria, mam nadzieję, że ten się dużo szybciej załaduje, ale mi się gorąco zrobiło, wow. Dobra, bardzo szybko się załadował domek, super. O, to ten, super. Dobrze, mam potwierdzenie. Powiem szczerze, nie wiem, w jakim on ma być, powiedzmy, stylu, więc tutaj nie za bardzo będę się w ten sposób wypowiadała. Jest troszeczkę bardzo, trochę mało simowy dla mnie, trochę bardzo alfa dla mnie, jakbym szczerze mogła powiedzieć. Proszę bardzo, bo szczerze powiedziawszy, ta biel aż kuje w oczy, bym szczerze powiedziała. Ale no, jest to do przyzwyczajenia się, bym powiedziała. W środku tak bardzo elegancko. Troszeczkę nie rozumiem, Julcia, kwestii tego tutaj przedsionka. Ja bym tutaj wstawiła jakieś chociaż dekoracje. Chociaż, wiesz, jakiś wieszaczek na coś, czy coś takiego. Albo chociaż termostat chyba tutaj jest, tak, termostat jest.
Więc żeby coś tu było, bo ja nie lubię takich pustych przestrzeni, że tutaj pokój dla pokoju troszeczkę. Nie, Morgan to jest pierwszy film, pierwszy dom, który biorę z galerii. O, wcześniej pokazywałam dwa domy do 100 dzieci, które były wcześniej dla mnie stworzone, oraz inne dwie parcele, które publiczne, które zostały dla mnie stworzone. Wyłączymy sobie tutaj to. Już zapomniałam, czego nie dodałam. Domek bym powiedziała bardzo taki nowoczesny, więc troszeczkę nie w moim stylu. I troszeczkę bym powiedziała, że można by go trochę zmniejszyć, żeby nie był aż taki, aż nie był swoją pustością po oczach, jak nie wiem, jak ktoś, nie wiem, jak to do końca wytłumaczyć, no bo troszeczkę tą taką pustością. I tutaj by się przydał jakiś dywan, bije po oczach. Ja bym tutaj jakiś dywanik dała, bo to od razu fajniej by zdefiniowało przestrzeń i takie sprawy. Ja nie jestem, wiecie, osobą idealną, jeśli chodzi o budowanie, ale no, powiedzmy, takie moje pierwsze spostrzeżenia. Góra przyzwoita, bym szczerze powiedziała. Taka bardzo, bardzo czarno-biały jest ten dom, szczerze powiem. Ale no, może być, może być. Nie wiem też, czy on jest dla rodziny, powiedzmy, na start. Nie wiem, ile on kosztuje. Czy bardziej dla rodziny 77 tysięcy. No to już taki tani nie jest, więc on na start raczej nie jest. Ale troszeczkę, no, powiedzmy, bije po oczach tą czarno-białą swoim byciem. No ale może taki miał być, więc tutaj nie neguję tego, bo ale to nie jest mój styl. Ja wolę więcej kolorów w domach i po prostu czegoś, co bardziej przykuwa oczy niż tylko na zasadzie kontrastów. Ja kończę domek i oglądam. Jak ktoś ma dom w Sulani, to będzie na działce w Sulani, ale tej 50 na 50 w Sulani będzie. Tak, Morgan, tak, ten dom, co zrobiłeś, dobrze? Do 100 dzieci był, tak. Okej, dobra. Więc teraz biorę po Julci kolejny domek. Więc tutaj Julcia już ma, powiedzmy, odfajkowany swój domek, więc się muszę przeskrolować na samą górę. O. Dobra, Julka była pierwsza. O, Tymek Gruszka był kolejny. Więc proszę bardzo. Ctrl-C. I mam nadzieję, że mi ładnie wyszuka. Ctrl-V. Dobra, zrobimy tak, bo czasami nie znaleziono wpisów. Tymek Gruszka. Czy podałeś odpowiednie ID? Chyba tutaj R zjadłeś, co nie? Tak mi się wydaje. Bo mi nie wyszukuje, więc tutaj nie widzę czatu na dole, jakby co, więc nie wiem, czy jest poprawa tam, ale mogę zjeżdżać. Życie jak z alfabetu, jakby co. Zjeżdżamy na dół. Okej. Okej, dobra. O! I wybierzemy sobie parcelę. I to miało być życie jak z alfabetu, znalazłam. Mam nadzieję, że to ta wersja parceli. Tak, bo ona jest taka. Tak, bo tu nie ma życia jak z alfabetu innego, więc tutaj bierzemy wyposażone i to. Czyli ja będę mówiła, wszystkie co nie są w Sulani będę stawiała na tej parceli. Obojętne w zamyśle, w jakim miałoby być miejscu, bo wydaje mi się, że tutaj Bryndombe i ta parcela i tak będzie dla nich okej tłem, ale te sulanijskie tak w Sulani będę stawiała. Tam największa parcela jest 50 na 50, więc tam je sobie postawimy. Różowo, bo był taki zamysł, mieszka tam para z trzema dziewczynkami. No, nie neguję tego, że był różowy, ale no, ten kontrast troszeczkę bił po oczach. I ten domek, jeśli to miał być ten, to po prostu, po pierwsze, widać, że on jest niewykończony. I to pierwsze bije po oczach, że trzeba by po prostu farbę na niego nałożyć. Nie wiem, czy tutaj była farba
nie wiem, z modów jakaś czy coś, no ale jeśli ja gram bez modów, no to ja sobie na pewno go nie pobiorę, bo dla mnie jest niewykończony i czegoś takiego po prostu u siebie nie postawię, więc należy też o tym pamiętać. Widzę, że był chyba zimą robiony, bo tutaj są miejsca na śnieg, więc tutaj to pierwsza sprawa. Druga sprawa to sobie G, proszę bardzo. Druga sprawa, widać, że on był chyba z trybu życia dodawany do galerii i są światła wyłączone wszędzie, więc to też od razu widać, że ja sobie już nie włączę światła, żeby to sobie wszystko oświetlić, więc taki protip, jak właśnie macie coś włożyć do galerii, włączcie światła i dopiero dajcie to do galerii, bo tutaj wtedy będzie wszystko lepiej widać. No po prostu, no on dla mnie, ten dom jest dla mnie troszeczkę chaotyczny, na łóżko na środku pokoju. Jest dla mnie jakiś taki nieuporządkowany, wydaje mi się troszeczkę. A farba z dodatku, którego być może, ale w galerii też chyba widziałam, że był taki jakiś, no nawet w galerii jest. W galerii chyba powinna się chyba pokazać farba, której nie mam. Albo rzeczy, których nie mam. Tak mi się wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, dla mnie troszeczkę chaotyczny ten domek, no szczerze powiedziawszy powiem. Czy on gdzieś tutaj nie ma ściany, że on jest taki jasny na górze, czy jest po prostu tutaj włączone światło? Nie mam pojęcia, albo gdzieś brakuje dachu? Nie, wszędzie jest, ale jakiś taki jasny u góry jest, okej. No troszeczkę chaotyczny dla mnie ten dom, jest troszeczkę jak labirynt miejscami. Szczerze powiedziawszy, nie rozumiem troszeczkę zamysłu i ta szafa na środku tutaj... Nie miałam żadnych usuniętych obiektów chyba, jak go dałam. Chyba nie miałam. A nie malowałam, bo nie miałam simulanów. No widać, że on jest taki no nieskończony no po prostu jeszcze, więc tutaj trudno mi go ocenić, no bo on nie jest w swojej chyba finalnej formie jeszcze. Dobra. Ktoś szuka właśnie fajnego domu dla swojej. Dlatego też Wam pokazuję, jestem też ciekawa, czy coś fajnego sobie znajdę. Ma jeszcze 4 piętra piwnicy. A, okej, okay, dobra, super. O właśnie, dobra, tu mamy dół, kuchnię. Dobrze, że mówicie, bo ja nie... O, Jejusiu! No widzę tutaj część wspólna dla dzieci. Sporo, nie mój styl, bo ja bym wolała zrobić oddzielne pokoje niż taki wspólny moloch troszeczkę. Szczerze powiedziawszy, widzę dużo obrazów różnych, portretów, ok, pewnie to jest jakieś 100 dzieci, Legacy Challenge, a tego to już w ogóle nie rozumiem. To jest jakieś miejsce karne do zabawy, troszeczkę tak mi wygląda, no i taka niby wszystko, co jest potrzebne, ok. Troszeczkę nie rozumiem zamysłu na ten dom, szczerze powiedziawszy, to nie jest taki dom, tylko taki dom bardziej pod... No typu podrobienie wyzwania bardziej mi się wydaje, ale ja wolę takie domy, a nie domy pod wyzwania. Okej, więc kolejna osoba. Muszę się przewinąć znowu na górę, bo oczywiście teraz będzie dużo scrollowania, więc nie widzę czatu na dole. Jakby co, zresztą mogłabym tutaj odpalić czat na telefonie, to jakby co będę miała podgląd. Bo po coś mam tutaj podgląd na telefonie. Czat na żywo sobie włączę. I już jest. Kornelia, dojdę do ciebie z czasem. A więc tutaj, jak dałaś na bardzo późno swoją tutaj propozycję, no to powiedzmy, im niżej jesteś, no to tym później, bo kto pierwszy, ten lepszy. Chyba, że jesteś tam w stanie i chcesz tutaj użyć super czatu, to wtedy możesz być poza kolejnością, a tak to trzymamy się kolejności tak, żeby było sprawiedliwie, o po prostu, żeby ktoś mi tutaj nie zarzucił, że kogoś tam przed nim daje, po nim daje, czy coś takiego. Kolejność według zgłoszeń, myślę, wydaje mi się najbardziej fair dla wszystkich, żeby tutaj, że nie bym miał jakichś swoich faworytów. Zresztą pokazałam tylko 2 parcele, które były specjalnie, czy 4 parcele, które były specjalnie dla mnie stworzone. I tutaj wcześniej mi o niej też ludzie pisali, już dawno, dawno temu, nawet zanim się pojawiała informacja o tym live'ie, dlatego też je troszeczkę poza kolejnością. Family House. Hania, mam nadzieję, że ten. Bo chyba jakiegoś innego Family House. Tu jeszcze jest jakiś Family House. House czy Home? House. To chyba ten w takim razie.
Hania, jakbyś mogła powiedzieć, który? Czy ten na dole, który ma zawartość, której ja nie mam, czy ten Family Home z góry? Bo tutaj nie wiem, który podać. Nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze Hania. Patrzę na telefonie. Hania ma tak, Hania ma ładne rzeczy w galerii, też się zgadzam, tylko nie wiem, który dom wybrać. Family Home, Family. Dobra, pójdę według nazwy, więc chyba ten. Jak mi się wydaje, że to będzie ten, jak nie, to przepraszam. Dobra, i już idziemy. Witam, witam, to ten na dole. Okej, dobra, więc mam nadzieję, że dałam okej. Dość sporo obiektów usuniętych, więc jakby coś, to kilka się zastąpiło, kilka tam się coś zrobiło. No niestety nie mogę mieć wszystkiego, więc tutaj jak coś, to okej, dobra. Dobra, mam nadzieję, że dałam dobry, bo zorientowałam się. Jeśli chodzi o zewnątrz domek, no tutaj taki balkonik. Bardzo ładna sprawa. Naprawdę, naprawdę, super. Podoba mi się już. Z zewnątrz, miejsce do zabawy, miejsce nawet tutaj do pływania. Jeśli masz, bym powiedziała, spotkajmy się, dodałabym tutaj wyskocznię, zresztą dałabym jakąś drabinkę tutaj do tego basenu, więc jakby coś. Więc tutaj bardzo ładny, nie ma żadnej piwnicy, tutaj nie muszę się tym przejmować i sobie wejdźmy do niego. Wchodzimy tu wejściem, okej, dobra. Tu mamy wejście i tutaj mamy, super taki kącik na wejście, mamy łazienkę bardzo ładną, bardzo mi się podoba. Mamy tutaj salonik i mamy kuchnię i jadalnię. Bardzo ładnie zrobiona, bardzo fajnie wymyślona ścianka. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. I tu mamy sypialnię. Szczerze, coś tutaj bym dała, chociaż jakiś komputer czy coś, jakieś, wiecie, biureczko czy coś, bo troszeczkę taka niewykorzystana przestrzeń, więc to takie jedyne moje uszczypliwość, bym powiedziała. Ale bardzo, bardzo ładny dom. Jeśli chodzi o górę, to szczerze powiedziawszy, to bym, nie wiem, wklęsnęła gdzieś tutaj i tutaj bym dała drzwi do tego pokoju, żeby to nie było takie dziwnego korytarza, żeby tu nie było. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo troszeczkę tak dziwnie wygląda ten korytarzyk. I tu bym dała barierkę. Kwestie bezpieczeństwa. Chociażby jakąś szklaną czy coś, jeśli to ma być dom bardziej modernistyczny, ale normalnie w domu się daje barierka, więc tutaj to bym dała. Bardzo, bardzo ładny domek. I myślę, że taki fajny, ile on kosztuje na start? Czy nie na start pewnie, ale taki dla średnio, no 103 tysiące to nie jest mało, ale ta parcela troszeczkę też kosztuje swoje, więc tutaj pewnie to też wchodzi w grę. Ale taki dom dla średniej takiej rodziny rozwijającej się. Myślę, że dosyć fajny, fajny z zewnątrz jest, naprawdę bardzo ładny z zewnątrz. To mi się naprawdę podoba. Tam była toaletka. A, no widzisz, no usunęło mi pewne obiekty, więc tutaj jak tam coś było, to naprawdę super. Więc toaletka tam zdecydowanie pasuje, więc tutaj super. Tak, proszę nie spamić. Ale akurat Amy odpowiadała na moje pytania, więc to okej. Jakby coś, ja będę moderować czat, więc tutaj spokojnie, jak coś będzie do usunięcia, to będzie do usunięcia. Jak ktoś będzie potrzebował timeouta, to też dam timeouta, więc tutaj ja się nie pierniczę z takimi sprawami, więc tutaj mnie timeouta można na tam 3 minuty czy tam 5 minut bardzo łatwo zarobić, więc proszę się też regulować, bym powiedziała. O, podoba się komuś balkon. Dobra. Super. I to w takim razie mogę jechać na górę z powrotem. Oczywiście dużo scrollowania, ale coś mam podgląd na telefon. Dobra, więc tu byliśmy. Faustynka, o, proszę bardzo. I jakaś restauracja, super. Bo mam jakieś domki, ale fajnie też, ja przeważnie, ja też
Szukam zawsze fajnych tutaj parcel publicznych, bo wiadomo, mieszkam w domu, jakim mieszkam moimi simami, ale tutaj parcele publiczne to można mieć ich wiele i czasami odwiedzać, więc tutaj zawsze na plus jakaś fajna parcela publiczna, a na pewno. I to ma się nazywać piękna restauracja. On tutaj widzę ma jakieś mody, ja oczywiście tych modów nie mam, też tutaj coś jest z zabawy na podwórku, której nie mam, więc na pewno coś będzie usunięte. Restauracja, damy to jako restaurację. Dobrze. Ok, i mogę zjeżdżać na dół. Będzie kiedyś konkurs na moda? Zobaczymy, na razie... 23 elementy zostały zastąpione, ok. Na razie... widzę, że chyba wiecie co, jedną rzecz zrobię. Bo to ewidentnie miało być w inną stronę. Czekajcie. A, tak to miało być. Dobra. Tak to ustawimy, żeby było ok. Wiecie, póki jestem w stanie sama moderować czat, to nie potrzebuję moderatorów, więc okej, okay, dobra. I patrzymy na domek, ile mamy już czasu? 45 minut, więc całkiem, całkiem sporo. 15 widzów z tego, co widzę. Okej. Okay. O, proszę bardzo. Dość dużo tych drzewek tutaj z tyłu, ale okej. Okay. Okej. Okay. Wejdźmy do środka, zobaczmy jak w środku to wygląda. Tu mi pewnie usunęło krzesła. Zapewne mi usunęło krzesło, to jestem pewna. Siednie, dwa ostały tutaj, więc zapewne mi krzesła pousuwało. No 45 obiektów mi usunęło, więc tutaj niestety, no musicie się liczyć z tym, że ja nie mam pełnej kolekcji. I tutaj, no nie wiem czy tutaj coś miało być, ale troszeczkę tak pustawo wygląda, ale... Na propsie jest fakt, że stoliki są od siebie oddalone. Ja nie lubię jak stolik, wiecie jak jest jeden stolik przy drugim, bo wtedy tej restauracji simowie nawet po prostu nie mogą normalnie po niej przechodzić i się po prostu tylko cały czas powiedzmy między sobą wchodzą i się tutaj bagują i to mi się nie podoba, więc na plusie fakt, że tych stolików jest trochę mniej, a więc tutaj że jest to troszeczkę bardziej rozplanowane, tak bym powiedziała, sensownie. Łazieneczka jest ok, tutaj jest ok. No ja na pewno u siebie nie postawię, no bo połowę krzesła mi tu zabrało i musiałabym od siebie dodawać, więc tutaj niestety tego nie postawię u siebie, ale jak ktoś chce, to może piękną restaurację zobaczyć. Jeśli macie zabawę na podwórku, to pewnie będziecie mieli więcej rzeczy, no bo mi się dużo usunęło. No 47 obiektów to nie jest mało. Ok. W tych czasach odstęp jest ważny. No tak, tak, ale wiecie o czym mówię, no bo w niektórych restauracjach te stoliki są aż za blisko siebie. Ja wtedy połowę stolików, albo nie wiem, 1/3 stolików z takiej restauracji wyrzucam, no żeby po prostu simowie mogli normalnie przechodzić dosłownie, bo za dużo stolików też nie może być, no bo później aż simowie się blokują, kelnerzy się blokują i to jest... Później takie niemiła rozgrywka tam jest. A jak jest troszeczkę, bym powiedziała, luźniej, no to wtedy się dużo, dużo lepiej gra. Dobra. To teraz możemy jechać z powrotem na górę. I teraz chyba był Kizi, z tego co pamiętam. Tak. A więc bierzemy kolejną osobę, więc w tym tempie zobaczymy, ile nam się uda zrobić osób, ale mam nadzieję, że jak najwięcej. Czy ja gdzieś dałam jeszcze spację na początek? Tak. A więc mi się wkradła spacja na począteczek, więc nie ma paniki. Forest House. Tak, Forest House. Nic nie ma bliźniaczo wyglądającej z nazwy, więc tutaj proszę bardzo. O, jedna bardzo fajna rzecz. Tutaj muszę cię pochwalić, Kizi, za to, że... za to, że dodałeś hasztagi. To mi się naprawdę bardzo podoba. Okej, okay, dobra. Julka, widziałam już wcześniej twojego komentarza, że dałaś mi subka, więc dziękuję. Nie musisz trzeci raz tego pisać, więc tutaj proszę też nie spamować tymi samymi komentarzami. Ja wszystko czytam, wszystkie komentarze przeczytałam, nawet jeśli ich nie czytałam na głos. I bardzo fajnie, że właśnie są te
hashtagi. Ja bym na przykład jeszcze dała jakieś hashtagi wyróżniające ten dom, czyli na przykład, nie wiem, family house, czy na przykład dla ilu simów, na przykład ile mają takie właśnie, takie różne hashtagi. Zresztą można zobaczyć, że mój dom, który dałam do galerii, ma dość sporo hashtagów. Żeby ktoś, kto będzie wyszukiwał ten dom, mógł po prostu go łatwiej znaleźć, żeby po prostu w galerii, ja często też szukam jakichś domów czy parcel publicznych po hashtagach i wtedy po prostu i wtedy po prostu łatwiej mi je znaleźć, że na przykład jest to, nie wiem, dom, który ma na przykład udogodnienie albo parcela dla małych dzieci, więc czy tam wpiszecie hashtag toddler, to wtedy wiem, że już to jest na przykład dla małych dzieci, a na przykład takiej parceli szukam, więc szukam czegoś z tym hashtagiem albo coś z podobnym hashtagiem i to wydaje mi się, że zawsze właśnie na plusie, chyba to też jest odwrócone, tak mi się przynajmniej wydaje, więc sobie obrócimy. O. Więc polecam właśnie dodawanie do swoich domów hashtagów, w szczególności, że ktoś inny właśnie będzie mógł pobrać waszą parcelę, zobaczyć ją właśnie dzięki tym hashtagom, więc tutaj zachęcam właśnie do dawania hashtagów właśnie w galerii, no bo po prostu dzięki temu ktoś zobaczy wasz dom i będzie też mógł się z niego cieszyć i sobie w nim grać. A myślę, że to jest najważniejsze, żeby po prostu dać możliwość innym grania właśnie w waszych domach. Tam jest pusty pokój 9, on specjalnie jest pusty, okej. Tylko pokój dziecka jest niezrobiony. Okej, czy będę przeglądała pokoje? Dzisiaj się skupiam na parcelach, więc w pierwszej kolejności parcele, tak mi się wydaje, bo pokoje czasami trudno ocenić. Bardziej oceniam całe domy, bo one też troszeczkę więcej wysiłku potrzebują. Sama zbudowałam dom w Simsach nie jeden raz, cztery i wiem. Ja zawsze daję do danego domku po angielsku nazwę dodatku, w jakim jest miasto, nazwa dzielnicy i hashtag moja galeria. No to też warto, ale mówię, warto też dodawać jakieś takie rzeczy charakterystyczne dla domku, które właśnie, po których ktoś mógłby to wyszukiwać, a więc na przykład też na przykład nazwa domku, bo czasami szukam na przykład, nie wiem, domku letniskowego do na przykład Salvadorady albo do tej, do granitowych kaskad i wtedy też szukam właśnie po nazwach tych parcel domów i to też jest fajnie, żeby właśnie też dodać coś takiego, no bo ktoś też może tak szukał, albo jeśli to jest dom urządzony specjalnie na święta, no to Christmas, wiecie, hashtag Christmas czy coś takiego, żeby po prostu łatwiej było znaleźć. Podoba mi się, wydaje mi się, że on ten domek jest chyba taki bardziej w stylu, bym powiedziała, właśnie Brindleton Bay, tak mi się troszeczkę kojarzy, taki przytulny, fajny domek, na wstępniak mamy tutaj, więc bardzo fajnie, mamy kominek, proszę bardzo, mamy dywany, więc od razu też bardzo fajnie dywany przestrzeń definiują, więc super, proszę bardzo, część wspólna, tam już byliśmy, tu jest ten pusty pokój, o którym zapewne pisałeś i tutaj łazieneczka standardowa, ten dywan chyba trochę mi wychodzi, widzicie? Widzicie to? Ten dywan coś się tutaj bardziej od razu mówię, więc można na niego uważać. On stoi w Brindleton Bay, tak się domyślałam, bo takie ma, takie odczucia od niego dostaję. Wow! Och, moje ulubione dachy, wkradające się. Dobra, więc żeby zobaczyć ten pokoik, to trzeba dachy do zera w trybie budowania dać. A więc no, ścian nie za bardzo ocenię, ale tutaj bardzo ładnie zrobiona sypialnia. To bym dosunęła bliżej, bo to by mnie pewnie denerwowało. Ale zapewne też, nie wiem, czy budowałeś ten dom z dachami już, czy bez dachów. Chociaż coś tutaj zobaczę, bo jak się buduje z dachami, to jest zdecydowanie ciężej niż jak nie ma tego dachu, więc ja jak budowałam właśnie piętro w tym domu właśnie nowym Legacy Challenge 100 dzieci, no to był dla mnie koszmar, a nie chciałam za bardzo, wiecie, dachów usuwać, bo one tam były zrobione idealnie, więc po prostu czasami brałam dach i go przenosiłam, żeby chwilowo móc coś porobić. Dobra, porobiłam, zabieram dach z powrotem. I tak się bawiłam dachami. Bardzo ładny domek. Naprawdę bardzo fajny domek. Ile on kosztuje? Forest House 66 tysięcy. No, taki bardzo fajny dla rodzinki. Tutaj później pokój dziecka można urządzić. Dla troszeczkę zamożniejszej rodzinki, ale bardzo fajny. A z tym go nie oceniłam. O, miejsce typowo dla ogrodnika. Bardzo fajnie.
Bardzo mi się podoba. I z zewnątrz bardzo ładnie tak wyglądający, troszeczkę właśnie do Brindleton Bay pasujący. Super. Bardzo fajny. Bardzo, bardzo dobry. I no oczywiście jak postawicie go wśród drzew, to myślę, że będzie jeszcze ładnie wyglądał niż na tej pustej parceli, więc na mniejszej parceli pewnie będzie jeszcze bardziej błyszczał, więc super. I w takim razie tutaj mam już kolejną osobę. To lecimy dalej. Dobra, teraz Kasia. Proszę bardzo. Kopiujemy. I wklejamy. Family House. Więc myślę, że pewnie ten. Punkt widokowy ładnie wygląda, ale widzę, że tu z modami jest. Okej, plac zabaw. Też mógłby być ciekawy. Troszeczkę tak patrzę. Ale Family House miałam ocenić, więc nie mam ekożycia, więc coś tu się pousuwa, więc zobaczymy. Wyposażone, tak. Okej. Sim, który w nim mieszkał, był ogrodnikiem. To widać, bo ma miejsce dla ogrodnika typowo. Więc tutaj, bardzo dużo obiektów zastąpionych i usuniętych, więc ciężko mi będzie troszeczkę pewnie ocenić ten dom, bo posiada dużo pewnie z życia eko. Jeśli chodzi na start, to po pierwsze ja nie rozumiem tych dachów. Ja nie wiem, co to... Nie rozumiem tego, więc tutaj wolałabym, żeby tych dachów było mniej, a po prostu, żeby jakoś tak inaczej może zagospodarować, bo jest ich za dużo i troszeczkę tak się gubię w nich, ale okej. Dobra. Włączymy też wyższe ściany, bo mogę. Mamy na wejście, mamy tutaj salonik pewnie, tutaj są inne obiekty. Zapewne. Pewnie coś było bardziej z życia eko. Mamy kuchnię, proszę bardzo. Pewnie tutaj też miało być coś innego. No trudno będzie mi ocenić ten dom, bo tutaj na pewno jest dużo czegoś innego. Tak mi się wydaje. Tu mamy pokój dla małego dziecka, widzę. Tu mamy łazieneczkę. Tu mamy sypianie tylko z łóżkiem. Okej, nie rozumiem tego. Tego nie rozumiem. Może coś mi tu usunęło, ale troszeczkę nie rozumiem. I tu mamy gabinecik. Okej. I tu mamy, co mamy? A, kolejną sypialnię pewnie dla dziecka. No trudno mi ocenić ten dom, no bo nie mam jakiś ścian, czy jakiś pokryć ścian tutaj widzę. Tu pewnie są jakieś inne pokrycia ścian, mi się wydaje, więc no trudno mi go ocenić, bo nie mam życia eko, no po prostu, więc jeśli macie naprawdę, o tutaj nie ma jakichś okien, widzę zapewne. No nie mam zapewne okien, no nie mam, no niestety. Jakiś motor pojechał! Mam otwarte okno, żeby było trochę chłodniej, ale no trudno mi ocenić ten dom, bo nie mam połowy rzeczy. Niestety. Więc tutaj nie będę go oceniać, bo no też musicie być świadomi tego, że życia eko nie posiadam. Więc tutaj niestety nie da rady. Dobra. Nie lubię domów bez fundamentów. Dla mnie to sztucznie wygląda. Nie, domek bez fundamentów może być, bo czasami te modernistyczne fajnie wyglądają bez fundamentów, ale tu akurat no jestem w stanie ocenić. Yuki, jakbyś mogła podać, albo mógłbyś podać nazwę parceli, jaką bym miała przejrzeć. Jeśli właśnie ktoś zgłasza swoją parcelę, to radzę zajrzeć do opisu odcinka. Tam jest, jak się zgłosić, jakie zasady są zgłaszania się, więc proszę tam zajrzeć, bo jak ktoś poda tylko nazwę swoją z galerii, a nie poda nazwy parceli, to ja później nie wiem, na co patrzeć. A możecie mieć 1000 domków w galerii, więc to też tak nie ma być. Ja chcę to robić szybko i sprawnie, więc jak jest nazwa... nick i nazwa parceli, to wtedy dużo łatwiej mi to szybko zrobić, żeby to sprawnie szło. A nie, żebym ja później musiała czekać 5 minut na odpowiedź, jaką nazwę parceli ktoś dał. Ktoś chce, żebym sprawdziła, więc tutaj dzięki temu będzie po prostu łatwiej i sprawnie, a na przykład osoby, której przeglądam dom, może już nawet nie być. Więc tutaj też taka zawsze opcja jest. Samotny strumyk miał być, więc tutaj bierzemy go. O, mam wszystko, proszę bardzo, więc super. Wyposażone, tak, dobra, więc smutny strumyczek. Mama, bierzemy.
Czy w tym domku nie ma okien, bo mi się usunęły, bo pewnie były z życia eko, więc tutaj też zawsze jest taka obawa. Nie, jestem singielką, więc tutaj proszę bardzo. Widzę, że to miał być chyba podstawowy domek, tak mi się przynajmniej wydaje. Ile on kosztuje? Zawsze sprawdzam, ile kosztuje. 30 tysięcy. Pewnie cena parceli też jest trochę wyższa. Ile? Zobaczymy, ile w galerii kosztuje. 18 tysięcy, więc tak. Więc to jest typowo domek na start, więc może dla kogoś będzie idealny, jeśli chodzi o właśnie o start samego jakiegoś nowego. To też jest zawsze przydatne. Proszę bardzo, wchodzimy. Nie rozumiem tego troszeczkę, szczerze powiedziawszy. Wolałabym, żeby tu już były kafelki pod sam dół, albo żeby kafelki szły tak z ukosa. O, a więc żeby zrobić coś takiego. I na przykład jak się wciśnie chyba Ctrl F, tak, Ctrl F, to ma się ukośne kafelki. O, i coś takiego można by zrobić, albo nawet jeszcze coś tak bardziej takiego, o. I byłoby od razu lepiej. Co nie? Mnie się wydaje, że coś takiego by w ogóle lepiej wyglądało. Zresztą tutaj, o, tutaj jest jeszcze dużą rzecz. O, proszę bardzo. I od razu lepiej wygląda ten dom. Tak mi się wydaje. Przynajmniej taka jest moja opinia, albo nie wiem, ten skos dać jakoś bardziej tutaj, czy coś takiego. No, wydaje mi się, że dzięki temu ten dom wyglądałby dużo, dużo lepiej niż w takiej formie, gdzie mam tutaj taki pasek drewna. Tak by mi się przynajmniej wydaje. Tu mamy miejsce do oglądania telewizji. Wydaje troszeczkę wciśnięte na siłę. Widzę, że ktoś bardzo chciał chyba tego użyć, więc tutaj specjalnie taką wnękę zrobił. Troszeczkę nienaturalnie to wygląda, ale okej. Ja podziwiam, jak ktoś chce używać takich kanap. Tu mamy biblioteczkę, widzę. Szczerze powiedziawszy, ten pokój można by powiększyć kosztem tego. Naprawdę. Dużo lepiej. Dużo lepiej by to się, to by wyglądało, jakby to było tak zrobione. Więc tutaj, szczerze powiedziawszy, tak bym to zrobiła, niż nasz taki sztuczny korytarzyk prowadzący do półki na książki. I łazienka trochę przedłużała, mogłaby być mniejsza, ale na pewno fajna, na pewno można ją jeszcze rozbudować w przyszłości o wannę, więc jak najbardziej taka na start, super, super fajna. A więc to jest kilka moich uwag, jeśli chodzi o ten domek. Jak się nazywało to konto? Już pokazuję, proszę bardzo. Tutaj wszystko jest. Proszę bardzo. Okej, już za tydzień kogoś urodzinki. O, to super. Witam, witam. Na czym polega ten live? Ten live polega na tym, że oglądam Wasze parcele i mówię, co mi się podoba, co mi się nie podoba i ewentualnie szukam też parcel, które mogłabym do siebie zabrać i wstawić do mojego save'a. Okej. Proszę bardzo, na tym to polega. Okej. I kolejna osoba. To będzie. O, Asia. Asia 389. Po prostu, od po prostu Asi, więc bierzemy. Domek. Będziemy się chyba musieli przestawić na Sulani, ale to nic. To nic. Ważne, żebym wiedziała, który mam wyszukać, więc tutaj Sulani Home ma się nazywać. Sulani Home. Niech. O, dobra, ten. Dobra, widzę go. W takim razie się przełączamy do Sulani. Siemaneczko nowym osobom. Wiem, że za dużo tych świateł. Czy wykorzystasz tę moją parcelę do serii The Sims 4? Dawid, za dużo świateł. Nie. Niestety nie. Nie są one takie super, żebym chciała je wykorzystać i u siebie postawić. Niestety. Przykro mi. Moja prywatna opinia niestety. No nie. Mają kilka problemów te parcele i niestety ja ich troszeczkę nie rozumiem. Trzeba by było je troszeczkę przebudować, żeby były dla mnie użyteczne niestety. Więc niestety. Dawid. Pokazałam twoje parcele. Pokazałam też, jak zrobić, żeby było więcej światła, nie używając tylu lamp, więc tutaj po prostu. Więc nie, niestety nie.
Czy można napisać swój Origin ID? Tak, można napisać. Wszystko, jeśli chodzi o zgłoszenia, jest w opisie odcinka. A więc tam zawsze odsyłam, w opisie live'a, przepraszam. Sulani Home to miało być wyposażone. Bierzemy. Zobaczymy, czy będzie tura, bo zobaczymy, ile będzie zgłoszeń. Zgłoszenia cały czas przybywają, więc tutaj zobaczymy. Mam jeszcze godzinę live'a, więc nie mam pojęcia, więc mówię, w szczególności jeśli ktoś chce, to jeszcze super czat. Z super czatu przyjmuję bez kolejności zgłoszenia, więc jak ktoś chce, bo nie gwarantuję, że obejrzę wszystkie parcele. O, powiem tak. Dobra, i patrzymy sobie. To, co mi się spodoba, to na pewno sobie zapiszę, gdzieś pobiorę. Z zewnątrz bardzo ładny dom. Nie wiem, czy te rzeczy się nie będą psuły na deszczu. To jedna moja rzecz. Asiu, żebyś mi odpisała, czy to się psuje na deszczu. Grałaś tutaj, bo jestem ciekawa. Więc tutaj chciałabym wiedzieć, czy to się psuje, czy nie. Czy ten baldachim jest wystarczającą ochronką. Bo jeśli jest wystarczającą ochronką, to super. Ale jeśli nie, to wolałabym mieć tutaj dach nad nimi, żeby mi się to ciągle nie psuło. Więc takie moje pytanko. Bardzo ładny domek. I tutaj jeszcze jakaś taka ala szklarnia to jest, czy coś? Zaraz sobie tam wejdziemy do środka i zobaczymy. Super. Super parcela. Bardzo ładnie wyglądająca. I tutaj bardzo fajne rzeczy robiące, naprawdę. Chyba nie grałaś tutaj, no. Bo jestem po prostu ciekawa, czy to się tam psuje, czy nie, więc tutaj po prostu chciałabym wiedzieć, bo jeśli nie, to naprawdę jest to super sprawa. Zawsze można zmienić, tak? To też prawda. Można dać tam szklany dach i na razie nie można drugich rzeczy zgłaszać. Na razie jeszcze idziemy pierwszą falę, jak dopiero wszystkie parcele przejrzę, to wtedy dopiero będzie druga tura, ale to wtedy dam znać, jak będzie. A mnie się nie podoba ten... Podoba mi się ta niebieska elewacja, pasuje do Sulani, więc ja jestem jak najbardziej za. Bardzo mi się podoba. Asia, masz naprawdę talent, jeśli chodzi o... No, w środku też widzę, że jest pięknie. Wchodzimy. Bardzo ładnie. Bym powiedziała tak morsko. Super. Mamy tutaj kilka korytarzyków, które można byłoby jedynie czymś wypełnić, ale... Jest okej, okay, jest okej. Okay. Mamy łazieneczkę, mamy kuchnię, okej, okay, taką bardziej modernistyczną. I mamy wyspę, bardzo ładnie, mamy dużo różnych bibelotów tutaj w kuchni. Super. Piękną, jak fajnie zrobiona, taki stół tutaj z widokiem na morze, bardzo ładnie. Tutaj drugą jadalnię, taką bardziej wydaje mi się wystawną. Mamy, o, nawet akwarium, proszę, proszę, mam, ale fajny gabinecik taki, o, super. Więc dla kogoś, kto typowo chyba pracuje w domu, więc żeby miał swój gabinecik. I tu mamy taki rodzinny salonik, z tego co mi się wydaje, nawet komputerek jakiś jest. Taki bardzo sulanijski, bardzo fajny domek, więc jeśli ktoś potrzebuje domek do Sulani, to ten mogę polecić, naprawdę. Bardzo fajny, bardzo dobry. Swojego czasu szukałem właśnie domu sulanijskiego, właśnie do odcinka o Alicji, więc tutaj też kilka sulanijskich domów przeglądałam i ten jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Tutaj, jak mówiłam, ta szopa zrobiona, żeby móc sobie bardziej ogrodnicze rzeczy porobić. Pies szczeka oczywiście jak oszalały sąsiadów na dworze, więc musicie wybaczyć mu. Wejście na górę, mamy jedną sypialnię dziewczęcą, tutaj chyba bardziej chłopięcą sypialnię, łazieneczkę, drugą łazieneczkę, więc żeby było dużo łazieneczek, to jest zawsze na plus, bym powiedziała. Tu nawet mamy, o, przejście do pralni, proszę bardzo. Tu mamy pokój dla niemowlaka, który bardzo łatwo może się pewnie stać pokojem dla małego dziecka, więc bardzo fajnie zrobiona sprawa. I tutaj miejsce do spania w głównej sypialni. A, tu jeszcze nawet jest pokój dla małego dziecka. Ale jakby potrzebował, to myślę, że ten spokojnie też można przerobić później na pokój dla małego dziecka, ten odwrotnie, z niemowlaka do małego dziecka, więc bardzo mi się to podoba. Kolejna łazienka, łazienek dla dużej rodziny nigdy za mało, więc super. Czy mamy tu jeszcze jedno piętro? Nie, wszystko. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Z zewnątrz jest naprawdę wspaniały. Jak ktoś umie robić dobre domy z zewnątrz, to jest naprawdę super mistrz, a jak jeszcze umie go umeblować super w środku, to już dwa razy super mistrz.
To się nie psuje, bo ja grałam. Więc super. Jak się nie psuje po takim baldach i mam to, to bardzo super. No, wszyscy są, widzę, pod wrażeniem domku. Czy kiedyś będzie jeszcze live takiego typu? Zobaczymy. Widzę, że jesteście chętni, że dość sporo osób ogląda, więc jak najbardziej jestem w stanie, ale na pewno nie na kolejnym live'ie, żeby tak to nie było, wiecie, też za często, więc myślę, że to będzie raczej luźniej, więc raz na jakiś czas. Kolejny, kiedy. Aha, dobra. Będzie zapis live'a, tak. Z jakiego korzystam do montowania? Movie Maker od Windowsa? Ta droga z kwiatów, tak. Bardzo piękna. Tutaj widzę, że po galerii też widać, że kilka pięknych. Ten jest dobry. Ten jest fajny. Family Home. Piękny. Piękny domek, w szczególności z zewnątrz. W środku. W środku też przepiękny. A więc tutaj galerię Asi mogę chyba z czystym sercem polecić, bo chyba każdy z Was sobie tam coś dla siebie pewnie znajdzie. Więc tutaj polecam. Polecam, jeśli ktoś chce fajny domek, żeby zajrzeć, więc tutaj naprawdę, naprawdę super. Dobra. Kolejna rzecz chyba będzie pewnie już nie z Sulani, więc tutaj sobie pewnie się z powrotem przesuniemy na Bryndelton Bay, bo tutaj w Sulani niektóre domy mogą wyglądać dziwnie, więc tutaj. Ojej, ile ja muszę w górę scrollować, ale dużo was tutaj dzisiaj. Dużo, dużo komentowania, dużo, dużo aktywności na live, więc super. Po pierwsze, super. Morgan, czy ja cię pominęłam, Morgan? Morgan, bo jak patrzę tutaj na komentarz twój, tamto co ja zgłosiłem powyżej, to Park del Sol Valley, działka 20 na 20. Kochany, ja nie brałam zgłoszeń sprzed rozpoczęcia live'a. To też było napisane w opisie zgłoszeń, że nie brałam zgłoszeń sprzed rozpoczęcia live'a, żeby dać wszystkim szansę na to, żeby mogli się w tym samym czasie zgłosić, więc tutaj dopiero jak odpaliłam live'a, to wtedy można było się zgłaszać, więc niestety tutaj w komentarzu nie mam twojego zgłoszenia. Więc tutaj, jeśli było jakieś zgłoszenie przed rozpoczęciem live'a, to ja go nie biorę niestety pod uwagę. Więc niestety, tutaj, żeby być sprawiedliwą i trzymać się swoich zasad, niestety nie mogę tego wziąć pod uwagę. Dobra. Widzę, że teraz była duża przerwa, jeśli chodzi o zgłoszenia. Nie chcę nikogo pominąć, więc jeśli kogoś pominę, to przepraszam. I szukam kolejnego zgłoszenia. O, dobra. Kornelia, możesz ocenić mój hotel, nazwa Hotel Dąbrowscy. Kornelia, ale tutaj nie widzę nazwy ID, więc tutaj nie znajdę go tak łatwo, więc musi być ID. Więc Kornelia. O, dobra. Nadal Kornelia, nie widzę nazwy ID w kolejnym komentarzu, więc tutaj niestety, no nie mogę go wziąć, bo o, Kornelia, a właśnie Kornelia M, a nazwa, no właśnie, bo nie mam. Więc przyjmuję tylko pełne zgłoszenia, więc żebym nie musiała się za bardzo naszukać, to nie. Dobra, idziemy w dół. Zapraszam na moją galerię. O, właśnie, Morganek, będziesz teraz. Proszę bardzo. O, doszłam do zgłoszenia. Dobra, a więc się przerzucamy nie tu. Najpierw się przerzucimy na Bryndelton Bay i później pójdziemy. Już po rozpoczęciu pisałeś, Morgan?
Ale pytanie właśnie, czy były pełne zgłoszenia, bo to muszą być pełne zgłoszenia, nazwa galerii, czy nazwa ników galerii oraz nazwa parceli, bo no, chcę być sprawiedliwą i też nie, powiedzmy, nie szukać pół godziny w galerii jakiejś czyjejś parceli, bo no niestety. Dobra, więc tutaj morganek. Patrzymy, co tutaj mamy. Dobra, mamy, o, mamy mnóstwo do Del Sol Valley, ale to miał być jakiś park do Del Sol Valley. Ten? Del Sol Valley 4? Mam nadzieję, że tak, więc go sobie weźmiemy. Park Galeria. Proszę bardzo. Dobra. Proszę bardzo. Proszę, proszę, tak wygląda. Mam nadzieję, że ten park chodziło. Bo coś tam widziałam o parku, więc mam nadzieję, że ten. Bardzo ładny park. Bardzo ładny. Wydaje mi się, że parki trudno jakoś ładne zrobić, więc tutaj na plusie mamy, widzę tutaj sadzawkę. Czy tutaj można wskoczyć? To jest ta sadzawka typowo, nie, to jest taka bardziej zrobiona customowo, ok. Jeszcze sobie damy w dół, proszę bardzo. Więc i dzieci mają co porobić, i grill, i łazieneczki też mamy. Niestety, przepraszam, nie ma tutaj, a to ten, tak to ten, ok. Nie ma tutaj nocniczka dla małych dzieci, więc tutaj jedynie to, więc tutaj jedyna sprawa, ale co mogę powiedzieć? No ładny dom, znaczy ładny dom. Ładny park, niestety ja w Del Sol Valley nie często gram, ale to jest naprawdę fajna parcela. Ja tutaj widzę, że masz też więcej rzeczy do Del Sol Valley, więc myślę, że warto sobie skorzystać. Jak może sobie go nawet dodam do ulubionych i zapiszę w bibliotece. Więc pierwsza parcela, jaką zapisuję w bibliotece. Bardzo ładny, bardzo dobry. Więc tutaj super. Asi też mogłam zapisać w sumie. Jezusiu, dlaczego ja wyszłam? Nie to kliknęłam. Chciałam galerię kliknąć. O, oczywiście. Oczywiście, że źle kliknęłam. Z powrotem idziemy. Asi też mogłam zapisać sobie parcelę. Ale jakby co, mam ją jeszcze postawioną u siebie, więc na pewno dam radę. Okej, dobra. W takim razie mogę spokojnie z powrotem scrollować w górę. I tutaj dać. Dobra. Koronawirus i te sprawy w komentarzach. Yuki Sims nadal nie podała, jaką parcelę mam zobaczyć, więc tutaj nie mogę wejść. Okej, i jest leniwa Enna, proszę bardzo. Gratulacje, udało się. A jest to jedna z niżej postawionych pozycji w komentarzach, bo już nie muszę tak dużo scrollować. New Hope Starter Home. Okej, więc takiego będę szukać. Tylko jeden jest, więc łatwo go znaleźć. Proszę bardzo, zamieniamy. Okej. Tak, morganek ma całe przerobione Del Sol Valley. Śmiesznie wyglądają te małe domki na dużej parceli. No niestety, no. No troszeczkę śmiesznie wyglądają, ale nie chcę się przełączać cały czas pomiędzy parcelami, więc dlatego też to troszeczkę szybciej pójdzie i sprawniej. Malutki domek, on pewnie z 18 tysięcy kosztuje, bo ta parcela jest dużo warta. Więc taki typowo domek na starcik.
pierwsza kreacja Enny, więc tutaj na pewno warto być, powiedzmy, troszeczkę ostrożniejszym w swojej krytyce, ale nie, bardzo, bardzo przyjemny domek. Mamy kuchnię małą, ciasną, ale wiadomo, na start zawsze się da. Mamy też, widzę, miejsce dla małego dzieciaczka, fajnie zrobioną tutaj jadalnię, tak na, bym powiedziała, na takim czymś, nie wiem jak to nazwać. Mamy pokój dla dziecka i dla małego dziecka razem, no bo wiadomo, mało miejsca, mała rodzina, więc mamy wspólną łazienkę i mamy sypialnię rodziców, tu pewnie z miejscem na komputer, laptopa czy coś takiego, czy z zrobieniem prac domowych dla dzieci, jakieś rachunki, bo widać pewnie, że ta rodzina no próbuje wiązać koniec z końcem, więc tutaj bardzo fajnie zrobiony domek, wydaje mi się, że fajnie też pasujący zapewne do Winneburga, więc bardzo fajnie będzie tam go tam postawić, więc jeśli ktoś gra na start, mała rodzinka, super. Podoba mi się, takie domki też są potrzebne, takich domków często też szukam, więc super. Nie mam pojęcia, jeszcze domków zostało, jeszcze zgłoszeń zostało, więc nie wiem, czy będzie druga tura. Mam jeszcze pół godziny, więc zobaczymy. Ciasne, ale własne, tak. Tak. Dokładnie tak, dobra. Więc idziemy do kolejnego. Do kolejnej osoby. I teraz Andrzej, proszę bardzo. Więc jak najbardziej. Nawet osoby, które się troszeczkę później zgłosiły w trakcie live'a, mają szansę zobaczyć. Mam szansę zobaczyć ich domki, więc. Mamy tutaj modernistyczne domy. Więc. Andrzej, nie mam pojęcia, na który mam spojrzeć. Bo jest ich tutaj dużo, więc wydaje mi się, że wybiorę. Może ten, bo mi się bardziej podoba. Modern House. Nie mam jakiejś zawartości, więc zobaczymy, ile mi usunie. Jestem ciekawa. Mam nadzieję, że na dobry dom spojrzałam, więc tutaj. Ten pierwszy. To chyba zły wzięłam. To za chwilę podmienimy. Jak mam zamienić, to powiedz. To od razu zamieniam. No nie aż tak dużo, było więcej, więc tutaj mam zamienić ten dom na ten drugi, czy mogę zostawić ten? Czekam chwilę na odpowiedź. Może być ten, dobrze. Przy okazji napiłam się kawy już zimnej. Dobra, jeśli chodzi z zewnątrz, ładny, modernistyczny domek. Tyle mogę o nim powiedzieć. Fajnie zrobiony. Mamy tutaj miejsce dla ogrodnika, miejsce dla małych dzieci, dla pieska, kotka, miejsce dla rodziny do zabawy, do popływania. Fajnie. Jeśli ktoś lubi modernistyczne domki, to ten chyba przypadnie mu do gustu. Wchodzimy do wewnątrz. Ja jestem bardziej troszeczkę tradycjonalistką, jeśli o to chodzi. Wybaczcie, najście miałam w pokoju. Mamy tutaj na wstępie miejsce takie troszeczkę gabinetowe. Niby wydzielona przestrzeń osobno, ale niekoniecznie. Super. Mamy łazienkę. To jest tylko kibelek. Troszeczkę. A, tu pewnie mi usunęło tę wannę. Zapewne, bo tu pewnie miała być wanna. Tak wygląda, jak tu miałaby być wanna, więc usunęło mi ją, bo jej nie posiadałam. Tu mamy kuchnię i mamy jadalnię. Super, bardzo ładnie. I tu mamy zapewne sypialnię. Proszę bardzo. Tu mamy kolejną. Ta jest śliczna sypialnia. Ta mi się podoba. Ta jest naprawdę bardzo ładna. W tamtej pewnie nie było kilku obiektów, więc tak się domyślam. A tu mamy pokój dla dzieciaków. Też bardzo fajnie, bardzo ładnie, więc tutaj trzeba mieć na myśli to, że mi zapewne kilka obiektów usunęło.
Tu na górze. O, proszę bardzo, troszeczkę takie miejsce ala do posiedzenia, do robienia, wydaje mi się, razem tutaj prac domowych, tak mi się wydaje. Pewnie też mi tutaj może zamieniło stoliki na coś innego. Miejsce do wspólnej zabawy, do rozwijania umiejętności. Tutaj kolejny pokój dla dziecka i tutaj duża, duża łazienka. Wow, bardzo duża. Bardzo fajny dom, jestem świadoma tego, że pewnie mi coś tam... O, tu nawet balkonik mamy. O, proszę bardzo, można sobie posiedzieć. Bardzo fajnie popatrzeć tutaj na pewne rzeczy. Bardzo ładnie. Co to jest? A, to jest... O, dobra, a od tej strony to ładnie wygląda. Okej, okay, od tej strony trochę mi dziwnie wyglądało. Okej, okay. Bardzo ładny domek. Jestem świadoma tego, że mi kilka obiektów usunęło, więc nie jest on pokazany w pełnej krasie, ale bardzo, 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 bardzo ładny domeczek. Naprawdę. Dobra, a więc lecimy do kolejnej osoby. I tak patrzę, 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 patrzę. Dobra. Emily Kwiat, czy patrzyłam na twoje domy? Chyba nie, więc... Emilka Kwiat, przepraszam, więc zaraz zobaczymy. I to miał być piękny dom. Więc rozumiem, że ten na pewno nie patrzyłam, więc na pewno sobie go pobieramy. A więc okej. Okay. Ile jeszcze domków zostało? Tak właśnie spoglądam, czy jeszcze jakieś zgłoszenia są. Nie, to jest ostatnie zgłoszenie. Okej. Okay. Więc oficjalnie to jest ostatnie zgłoszenie, jakie mam, a więc ostatnie zgłoszenie, które było pełne. Na pewno na górze była osoba, która nie podała swojego niku do Origin, a chciała, żebym spojrzała na jakiś hotel, ale nie byłam w stanie, no bo nie dostałam niku na Originie, więc tutaj, jeśli ktoś chce się zgłosić, to można, otwieram oficjalnie drugą rundę. Proszę bardzo, więc teraz kto pierwszy, ten lepszy. Druga runda. I znowu, liczą się zgłoszenia tylko takie, które mają. Po pierwsze, nick na Originie, żebym nie musiała szukać, nie musiała kopiować, żebym mogła go od razu skopiować i wkleić. A po drugie, te, które zawierają nazwę parceli, więc dwie rzeczy muszą być. Nick oraz nazwa parceli. Innych zgłoszeń nie przyjmuję, więc jak ktoś chce się zgłosić, to może drugi raz. Wydaje mi się, że wejście do tej parceli jest z tej strony, więc sobie ją obrócimy. Nie tak. Chciałam ją jeszcze przesunąć, więc jeszcze chwileńka. Sobie ją przesuniemy. O, proszę bardzo. Wydaje mi się, że tak będzie wyglądała lepiej. Więc wydaje mi się, że nikogo nie pominęłam i że wszystkie pełne zgłoszenia wykorzystałam, więc tak mi się wydaje. Różowa woda, okej, taka landrynkowa bym powiedziała, okej. Jeśli chodzi o domek, to kolejny raz nie rozumiem dachów. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest i dlaczego to tak jest, więc tutaj nie rozumiem tego, naprawdę. Nie rozumiem tego. To jest fajny detal, ale tych dachów to ja nie rozumiem. Szczerze powiedziawszy, naprawdę przydałoby się kilka lekcji z zrobienia dachów, bo to jest jakieś nieporozumienie troszeczkę. W moim odczuciu, no niestety, czasami krytyka konstruktywna jest najlepsza, więc dachy trzeba zdecydowanie poprawić, bo to tak nie może być. Jeśli chodzi o środek, dosyć fajny, naprawdę. Tutaj kuchnia, bym powiedziała, bez zarzutów. Ja bym tutaj dodała może jakieś stołki, bo to ma być wyspa. Czy coś mi usunęło? Chyba nie. Chyba nie, więc tutaj stołki bym dodała, żeby tutaj było miejsce jakieś do jedzenia wspólne. Nie widzę tutaj żadnej, tutaj bym powiedziała, typowo takiej jakiejś jadalni, więc stołki by się przydały. Albo właśnie coś na wzór jadalni, no bo tutaj żadnej nie widzę. To można by razem połączyć, bo pewnie dachowanie tego jest przez to trudne, że to jest tak rozdzielone. Tu mamy salon, tak mi się wydaje, więc tu bym pewnie dała zamiast drzwi jakiś taki łuczak, bo to byłoby super. Cornelia, nie podałaś niku na Originie.
Więc możesz podać swój origin oraz nazwę parceli, bo nie podałaś origina. Więc tutaj dlatego nie mogłam spojrzeć, bo nie wiedziałam, na kogo mam patrzeć. Więc tutaj sorry, ale zasady są jasne. Sorry, ja czasami jestem troszeczkę służbistą, ale jakie zasady były, więc tutaj był stół. A więc dlatego musiałam go usunąć, bo tego go nie mam. I żółta sypialnia, tutaj dałabym dywan. Ewidentnie dałabym dywan, bo mi go tu brakuje. Nie wiem, czy mi coś usunęło? Nie pamiętam. I tu mamy łazieneczkę. No, jak dla mnie troszeczkę domek do poprawki. Taki bardzo bym powiedziała. No, można zauważyć, że troszeczkę jesteś niedoświadczoną budowniczą, więc niestety. Albo niedoświadczonym budowniczym, bo nie wiem tutaj, kto go to... Tak, chyba facet to budował. Więc tutaj szczerze powiedziawszy, dom do poprawki. Niestety w moim odczuciu. Dobra. Dobra, to teraz jedziemy z drugiej fali, więc Julka, proszę bardzo. I tym razem ma być jednorodzinny dom, a więc ten. Poprzednio oglądaliśmy ten, to teraz oglądamy ten. Wyposażone cały czas mam BB Move Objects, więc się nie powinno nic usuwać. Oprócz oczywiście tych rzeczy, których nie posiadam, więc to jedynie kawę wypiłam, więc teraz czas ją odstawić w tył i tutaj, o, proszę bardzo, soczek naprzód. Ok. Widzę, że tutaj mamy dalszy motyw białego domu. Tu bym dodała tę drabinkę, żeby schodzić, żeby po prostu była. Jeśli chodzi o środeczek, to nadal... nie usunęło mi nic, bo nic nie widziałam. Bardzo puste miejsce, coś tu na pewno bym dodała. Tu za duża ta kuchnia. Za duża, naprawdę. Zmniejszyłabym ją co najmniej o połowę, a jak już, bym dodała też tu jakąś wyspę. Za duża. Można było spokojnie by zrobić kuchnię dotąd i tu zrobić piękną jadalnię. Szczerze, umeblowanie tej kuchni to zgroza. Szczerze powiedziawszy, ona się powinna kończyć tu i ta część powinna być po prostu, powiedzmy, jakby co, blatami. I ewentualnie tutaj z wyspą na środku ładną i tutaj ze stołem do jadalni, bo tutaj no troszeczkę nie. Tutaj jest w miarę, widzę, że tutaj stół do jadalni jest. Dodałabym dywanik jedynie. Tu mamy dużą sypialnię, no troszeczkę za dużą w moim mniemaniu, wolę robić. To jest zawsze taka rzecz, o której warto pamiętać. Lepiej zrobić mniejszy pokój niż za duży. Bo lepiej właśnie mieć malutki pokój i więcej tutaj nadźwigane różnych rzeczy, niż takie duże, puste przestrzenie. Naprawdę. Tutaj zawsze taka właśnie porada, jeśli chodzi o budowanie domów. Ja też właśnie jak budowałam dom, to się starałam właśnie, żeby po prostu mniejsze domki robić. I mniejsze pokoje robić, bo za duże pokoje to później one takie puste wyglądają. I tu bym szczerze dała kafelki, bo panele pod prysznicem to chyba tak nie bardzo. Co to za dywan? Ten to jest dywan z uniwersytetu. Proszę bardzo, dywan wyraź siebie, proszę bardzo. Bo chyba o ten dywan jest pytanie, bo tutaj jest ten sam. I na górze tutaj znowu mamy puste przestrzenie, kolejną łazienkę, która mogłaby być ciut mniejsza i kolejną sypialnię, która mogłaby być ciut mniejsza. A ta sypialnia rodziców jest, powiedziałabym, ok, bo mamy tutaj większe łóżko. Bym dodała tutaj jeszcze jakieś obrazy może na ściany, bo są puste ściany troszeczkę. Troszeczkę bym więcej udekorowała dom po ściany i te, powiedziałabym, obrazy naprawdę bardzo fajnie. Po prostu dają jakieś osobowości pokojom i po prostu ładnie się na nie patrzy. Jaki soczek? Multiwitaminę piję. Dobra. Moja siostra robiła ostatni dom i bardzo jej przykro, bo to był nie ten dom, bo dała złą
nazwę. O. Ten prysznic na dole również z uniwersytetu. To wiem bez zaglądania. Jest naprawdę bardzo fajny, jeśli ktoś lubi właśnie takie modernistyczne, bo można ładnie zabudować na przykład oknami na przykład, więc zrobić ściany i okno dodać i zrobić jak niby taki przeszklony, customowy prysznic, więc on pochodzi z uniwersytetu. Dobra. I kolejną osobę biorę, więc tutaj jak ktoś niestety złą nazwę zgłosił, no to niestety. Okej, okay, Asia, teraz twoja kolej, a więc u Asi zobaczymy kolejną wspaniałą parcelę. Jestem pewna tego. Asia tutaj, moje chyba największe odkrycie tego live'a, naprawdę przepiękne parcele, naprawdę gratuluję talentu. Też bym chciała umieć tak budować, bo moje budowanie kończy się tym, że jeden dom robię kilka miesięcy, bo ten dom do 100 dzieci powstawał kilka miesięcy, więc ja nie jestem dobra w budowaniu, ale gratuluję osobom, które umieją budować, umieją ładne budować. Villa w Del Solvali, tak to się miało dokładnie nazywać, więc tutaj dopuszczam, że te nazwy parcel powiedzmy będą czasami takie bardziej niedokładne, ale chciałabym, żeby niki na Origin były dokładne, więc tutaj jeśli nie pamiętacie dokładnie nazwy parceli, to można w przybliżeniu napisać, jak ona się tam nazywa, więc tutaj zawsze warto o tym pamiętać. Morganek, masz komentarz przed Asią? O, to nie zauważyłam. Nie, jest Julka i od razu później jest Asia. Tak mi się wydaje. No, jest Julka i później od razu jest pod Julką Asia. Czy ja czegoś nie widzę? Poczekajcie, bo może coś pominęłam. Nie pominęłam. Morganek, szczerze powiedziawszy, nie widzę twojego zgłoszenia kolejnego. To jest Julka, później jest od razu Asia. A twojego zgłoszenia nadal nie widzę. Okej, dobra. Nie widzę, Morganek, twojego zgłoszenia, więc tutaj szczerze powiedziawszy możesz napisać jeszcze raz, bo zapewne dojdziemy do twojego tutaj zgłoszenia, bo jest niewiele tych zgłoszeń jeszcze, więc przed końcem live'a, jak teraz napiszesz, to jeszcze zdążę go zobaczyć, ale pamiętaj, żeby napisać swoją nazwę na Originie niku i nazwę parceli. A więc tutaj tylko takie zgłoszenia przyjmuję, nazwa niku i nazwa nick i raz nazwa parceli. Szczerze powiedziawszy, od razu od razu są komentarze po sobie, więc tutaj u mnie jest Julka, ja i potem Asia dopiero. To jakiś błąd może jest. No właśnie, bo ja widzę Julkę i Asię od razu, bez twojego zgłoszenia. Jakby twojego komentarza tam nie było. Nie wiem, czy się nie wysłał, czy coś takiego. Więc tutaj mam włączony czat na żywo, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów. Dobra, piękna willa, duża willa, więc tutaj proszę bardzo, tak wyglądająca. Super
super, jeśli chodzi o to właśnie jakieś takie, bym powiedziała, właśnie bogate rodziny, bym powiedziała, duże rodziny, zaraz sobie zobaczymy go wewnątrz, więc tutaj na pewno można się spodziewać od Asi czegoś wspaniałego. Tu mamy studio, o, takie studio bym powiedziała, ale jakieś nagraniowe pewnie, żeby tutaj coś tutaj z domu własnego prowadzić, pewnie jakiś youtuber tu ma mieszkać czy coś takiego. I możliwość grania sobie, śpiewania, nawet mamy, o, miejsce do relaksu, więc tutaj tak jest. I idziemy w górę. Proszę bardzo. Ciekawie. Tu mamy wspólne wejście. Proszę bardzo, mamy łazienkę. Mamy... O, kotki mają swoją własną łazienkę. Kornelia, chyba widziałam twoje zgłoszenie. Chyba było. Tutaj mamy miejsce wspólne. Mamy miejsce troszeczkę do posiedzenia, poczytania książek, proszę bardzo. Tu mamy siłownię, no gwiazdy muszą mieć prywatną siłownię, no wiadomo przecież. Tu mamy jedną sypialnię, bardzo ładnie urządzoną. Tu mamy łazieneczkę prywatną dla tego pokoju, bardzo ładną. Szczerze powiedziawszy, ja się trochę nie odnajduję w tym domu, tu jest tak dużo pokoi, że będę skakała troszeczkę. Mamy nawet tę kapsułę, proszę bardzo. Kolejny pewnie jakiś pokój dla youtubera do montowania tego wszystkiego. Tu mamy pokój dla małych dzieci, proszę bardzo, więc to jest jakiś taki dom, pewnie jakieś gwiazdy, może kardiaszianek czy coś takiego. Tu mamy kolejną sypialnię z łazienką. Super, tu mamy... miejsce pewnie do przymierzania swoich nowych ubrań, zapewne. Tu mamy z tyłu zrobione miejsce na pralnię, no wiadomo, gdzieś tutaj służba po kątach się będzie walała i tutaj robiła pewnie pranie. Tu mamy kolejny pokój, pewnie jakiegoś nastolatka. Widzę drona nawet, proszę bardzo. I u góry mamy, tak, bo to jest chyba... Aha, to jest... Nie, to jest, przepraszam, tamto było piętro niżej, to jest główne wejście. Tutaj mamy od wejścia salon. Typowy, gwiazdorski salon, tak. Tu mamy zapewne kuchnię. Nie, tu mamy... Co tu mamy? Nie, tu mamy... kuchnię? Nie, tu mamy... Tu chyba tele... A nie, jest telewizor. To jest telewizor, co nie? Tak. Myślałam, że to nie. Tu mamy drugi taki salon do przesiadywania. Mamy bareczek. Proszę, proszę. Tu mamy wyjście na basen nawet. Proszę bardzo. Typowo gwiazdorsko. Tu mamy kolejną łazienkę, więc łazienek w tym domu pod aż za dużo bym powiedziała, ale okej. Gwiazdy mają dużo łazienek. Tu mamy jedną, bym powiedziała, oficjalną jadalnię. Tu mamy taką mini jadalnię, bardzo fajną, taką powiedziałabym na szybko. Bardzo fajnie zrobiona kuchnia. I tutaj nawet okienko takie, proszę bardzo. Super. Tu mamy zejście na dół, na którym przed chwilą byliśmy. I tu mamy oczywiście gabinet, jakieś gwiazdy zapewne, no. I na górze już nic nie mamy. Okej, a więc to było ostatnie piętro, najwyższe piętro. Z tego dolnego piętra można zejść tutaj gdzieś. Są zejścia. Tutaj jest stąd zejście i stąd zejście jest zejście na dwór, na którym można robić przeróżne rzeczy, troszeczkę relaksu, troszeczkę ogrodnictwa. Może jakaś gwiazda chce mieć własne organiczne jedzenie, więc tutaj super, bardzo duży dom. Dla naprawdę mega gwiazdy mi się wydaje, ale naprawdę super. Naprawdę super, więc jest ok. Nie, Morgan, zgłoszenia nie widać. Niestety. Niestety. Coś jest nie tak, że się nie pokazuje twoje zgłoszenie. Serio. Zgłoszenia nie widać. Tak jak Kornelia pisze. Nie widać. To może napisz osobno w komentarzu nick ID, osobno nazwę parceli, to może będzie widać, ale jest jakiś problem ewidentnie z komentarzami, ale niestety nie widać. Nie widać, niestety. A czego nie widać, niestety, ja nie mogę sobie niestety skopiować. Dobra, a więc tutaj była Asia, Andrzej, okej, i tym razem ten pierwszy domek. Okej, dobra, wiem, o co chodzi. Mamy jeszcze 15 minut, ewentualnie możemy, wiecie, 5-10 minut przedłużyć, żeby nie było, a później będziesz Kornelia, więc będziesz ty
i będzie twój hotel. I tym razem pobieramy ten. Ja się domyślam, Asia, że droga ta willa, taka gwiazdorska willa nie może być tania, ale jest naprawdę. Jak szukacie gwiazdorskiej willi na wypasie, to jest to. Znowu mi coś usunęło, czegoś nie posiadam. Modernistyczny domek. Widzę tutaj balkonik od razu, proszę bardzo. Tutaj z tyłu kolejny balkonik, o proszę bardzo. Mini tutaj dosłownie mini ogródek. Mamy nawet jakieś możliwość grillowania, jedzenia sobie. Okej, możliwość robienia kwiatków, ale nigdzie nie widzę możliwości zasadzenia. A, tu jest możliwość zasadzenia sobie tych kwiatków. Okej, nawet szachy mamy. Okej, wyłączymy siateczkę. I proszę bardzo, idziemy na dół. I na dole, o, i tu nas wita właśnie coś na start. Bardzo ładnie mamy łazieneczkę. Proszę bardzo, tutaj pewnie miało być coś, jakiś prysznic czy coś, być może. Nie wiem, może mi usunęło. I na start mamy tutaj ładną kuchnię, bardzo ładnie kuchnia zrobiona i jadalnię, a tutaj po lewo jeszcze, czy po prawo mamy jakąś jakby trochę a la szopę czy coś takiego. Tak mi się wydaje, coś takie różność takie, niepotrzebne rzeczy w domu. I tutaj mamy jeszcze salonik z, tu miał być chyba kominek, co nie? Tak mi się wydaje. Tak, tu jest kominek nawet. Tutaj nawet jest kominek. Więc taki przeszklony ten kominek, taki bardzo nowoczesny. Wydaje mi się, że farby mi tu usunęło. I tutaj, tak jak mówiłam, salonik. Zapewne też mi parę rzeczy chyba pozmieniało. Te chyba stoliczki nie miały tutaj być, więc tutaj... O, Morganek widać! widać! Morganek del Solvali 5, widać! Na pewno obejrzymy. Na pewno, tyle się namęczyłeś, żeby tutaj napisać swój komentarz, więc tutaj tak. Na pewno zobaczymy. Ja tutaj na pewno zobaczę. Bo tutaj przeszedłeś przez piekło, żeby było widać. Mamy tutaj miejsce do, powiedziałabym, do posiedzenia na komputerze. Mamy bardzo ładną łazienkę. Super, podoba mi się. Tutaj mamy sypialnię jedną, tu mamy sypialnię dla dziecka. Bardzo ładna, nawet dwójka dzieci się tu zmieści. Proszę, proszę. I kolejną, tym razem wydaje mi się, główną sypialnię dla Sima. Tu mamy nawet, o, proszę bardzo, te, jak to się nazywa? Szafę, o, szafę garderobiną, tak to się nazywa. O, proszę bardzo, więc bardzo ładny domek. Więcej już nie ma. Bardzo modernistyczny, bardzo ładny, ale wydaje mi się, że w kilku miejscach mi coś zamieniło, usunęło. Na pewno mi zamieniło, usunęło, więc tutaj okej. Więc szybko idziemy do kolejnej osoby, żeby jeszcze zdążyć wszystko zobaczyć. Mamy 15 minut. Proszę bardzo. O, byłam i teraz miał być... Była Kornelia. Zobaczymy, czy mi się ciebie dobrze wyszuka. Zobaczymy. Rockersi. Tak podałaś, że tak miało być. A może Rockersia? Nie, Rockersia na pewno nie. Coś nie tak. Musisz Kornelia podać swoją nazwę na Origin, więc jak wejdziesz na Origin, to co masz napisane, na jakie konto się zalogowałaś? Nie chodzi mi o twojego maila, ale o tutaj nazwę, swoją nickname ID, którą sobie nadałaś. To nie jest twój mail. Więc tutaj może spróbujemy wyszukać po nazwie obiektu. Zobaczymy. Może nie znaleziono wyniku. Hotel Dąbrowscy wpisałam i też nie znalazłam, niestety. Kornelia, musisz podać nazwę swoją na Origin, bo to na pewno nie jest Rockersi, tak jak podałaś, bo nic nie znalazło. Więc to musi być nazwa z Origina. Więc też jak wejdziesz do gry, co masz tu napisane? Ja mam Karincia 1, bo to jest moja nazwa Origin. A więc co tu masz napisane? Dobra, a więc biorę kolejne zgłoszenie, bo no nie jestem w stanie znaleźć, próbuję po nazwie obiektu, po nazwie Origin też nie jestem w stanie.
Dobra. Teraz patrzę, kto jeszcze. Dobra, to teraz Morganek. Tak, udało się, bo tutaj niestety nie jestem w stanie po Corneli wyszukać parceli, więc jak najbardziej udało się. Delsol wali 5. Ok. Delsol wali 5 mam zobaczyć. Ok. Dobra. Dobra, a więc Morganek, Delsol wali 5. Szukam. O, i znalazłam. Proszę bardzo, bardzo łatwo. To jest restauracja. Proszę, proszę. To bardzo okej. Mamy jeszcze 10 minut, więc jeśli Cornelia chce zgłosić się i poda swój nick na originie oraz nazwę parceli, to może. Więc tutaj, jeśli ktoś chce jeszcze raz zgłosić, drugi raz zgłosić się, to też może. Trzeci raz się już nie zgłaszamy, bo mamy tylko 10 minut, więc jakbym miała przejrzeć jeszcze raz wszystkich parcele, to bym nie zdążyła, więc tutaj Morganek w końcu widać, w końcu mamy. Więc proszę bardzo. No, a więc trzeci raz nie, ale jak ktoś chce się zgłosić jeszcze drugi raz, to jeszcze mamy chwilę czasu i mówię: Cornelia, musisz podać nick z Origin, więc, bo inaczej się nie da. Bardzo ładny taras. Teraz co ja gadam, to jest ta restauracja, więc muszę pamiętać. Bardzo fajnie. Tu bym usunęła jeden stolik. To, co mówiłam o dużej ilości stolików, tu bym jeden usunęła, żeby było łatwiej, żeby Simowie mieli łatwiej do przechodzenia, a te bym troszeczkę tak. O, tak. I byłoby dużo łatwiej. Więc jeśli takie mam mieć uwagi, to bym troszeczkę właśnie ten usunęła stolik, a te bym tutaj troszeczkę rozsunęła, ale bardzo fajna, modernistyczna restauracja. Bardzo ładna, naprawdę. Proszę pamiętać, że to restauracja jest. Wchodzimy. Dużo stolików. Dużo stolików, więc zdecydowanie bym zmniejszyła sobie, jakbym ją pobrała, to bym zmniejszyła ilość stolików, bo jest ich za dużo. Simowie będą się tutaj niezmiernie bagować, w szczególności nawet nie wiem, czy są w stanie tu przejść. Tu nawet nie wiem, czy są w stanie przejść, więc tutaj bym pozbyła się co najmniej. Zrobiłabym tak. Delete. To bym wzięła, to też bym jedno delete zrobiła. Też ustawiała może tu gdzieś na środku jedynie. I byłoby dużo, dużo, dużo lepiej i dużo łatwiej. Simon przechodzi, to bym nawet może tak lekko przesunęła. Więc tutaj byłoby dużo łatwiej i tutaj też bym... może trochę mniej tych dała, tych sołów, bo ich naprawdę dużo. Więc tutaj... troszeczkę za dużo kuchnia. O, tylko jedna, a więc tutaj tylko jeden szef kuchni może pracować. Na tak dużą liczbę stolików to będzie miał dużo pracy, więc tutaj, jeśli mogłabym coś powiedzieć. A tu mamy miejsce pewnie dla kierownika, który może sobie przyjść i pewnie posiedzieć w łazience, odpocząć od klientów. Tu mają klienci swoją łazieneczkę, więc jeśli mam mieć jakiś zarzut, to tu było zdecydowanie za dużo stolików, bo tu się naprawdę Simowie będą kluczyć i właśnie jeśli chodzi o grywalność w tej restauracji, to przez to byłaby troszeczkę mniejsza. Czasami warto, ja patrzę bardziej z użytkowego powiedzmy punktu widzenia właśnie na te parcele, no bo troszeczkę grałam, więc tutaj czasami właśnie by tak to mogło być. Ja do tej restauracji często z simami chodzę i wszystko działa, mi się nie bugują się ani nie gniotą. Może nie, ale z tego co ja wiedziałam, to w restauracjach czasami, bo też prowadziłam kilka restauracji moimi simami, więc tutaj czasami bywały kłopoty w takich miejscach, w szczególności jak się zostawi tak mało miejsca do przechodzenia sim, więc tutaj mogłoby być trochę to kłopotliwe. Zresztą, tak jak mówiłam, wolę restauracje, które mają ciut mniej stolików i czasami nawet sama właśnie z restauracji usuwam po kilka stolików na przykład, żeby to po prostu było bardziej funkcjonalne i żeby po prostu simowie mieli miejsce ładnie się poruszać pomiędzy tymi stolikami i tyle. Dobra.
Jeśli chodzi o te willę, to dodatek kupiłam i zaczęłam budować, bo kupiłam Zostań Gwiazdą. No, ale bardzo, bardzo ładna willa wyszła tobie, Asia. Gwiazdorska, więc bardzo ładna. Tak, social distancing, tak. Tych stolików musi być tutaj mniej, bo tutaj simowie za blisko siebie by przechodzili. Przedtem były lampy, teraz stoliki. No ale no, no trzeba przyznać, że ich jest tu w tej okolicy za dużo, no szczerze powiedziawszy, no. Ale generalnie bardzo ładna parcela. Generalnie tak, tylko mówię, jakbym sobie ją pobrała, to bym zmniejszyła ilość stolików. I tak jak ktoś uznał, to jest bardzo fajne. To jest super. To jest przepiękny detal. Dzień dobry Grzegorz, witam. Ostatnie 5 minut, więc jeśli ktoś chce się zgłosić, to może, a jeśli nie, to tym widokiem to będzie ostatnia parcela, jaką przeglądamy, bo na więcej czasu już nie mamy, więc jeszcze mamy 5 minutek, więc ja tutaj sobie naleję wody więc ja serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się zgłosili. Mam nadzieję, że ktoś się nie na mnie śmiertelnie nie obraził. To miała być zawsze konstruktywna krytyka, więc mam nadzieję, że tutaj taką dałam z mojej perspektywy i że to po prostu wam pomoże zbudować lepsze, bardziej funkcjonalne parcele po prostu. O. Więc tutaj proszę sobie nie brać, nie, to nie było, że chciałam być wredna czy coś, ale chciałam po prostu być szczera w swoich opiniach. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Asia, ja na pewno przejrzę po odcinku twoją galerię i zobaczę, czy coś mogłabym do siebie dać, bo naprawdę bardzo, bardzo ładne te parcele. Na pewno je sobie przejrzę i na pewno tam kilka poddaję do ulubionych, więc tutaj muszę mieć chwilę czasu i dokładnie przejrzeć twoją galerię, bo to naprawdę bardzo piękne, piękne domki. Grzesiu, możesz się zgłaszać, ale musisz podać swój nick na Origin oraz swoją tutaj nazwę parceli. Więc i nick na Origin, i nazwę parceli, bo inaczej nie znajdę ciebie szybko. Nie, trzeci raz Morganek się nie można zgłaszać. Zresztą pokazałam już twój dom do 100 dzieci, więc tutaj też jakby miałeś swoją szansę wcześniej przed wszystkimi. Tylko zgłoszenia, które mają i nazwę parceli, i nazwę Origin, i nazwę parceli można zgłaszać. Kornelia, jeśli jeszcze jesteś, to musisz podać swój nick na Origin, to jeszcze spojrzę na twoją parcelę, bo nie miałam szansy, bo za pierwszym razem nie podałaś swojego nicku na Origin, a za drugim razem podałaś coś niewłaściwie, bo podałaś swojego maila, a nie swój nick na Origin. Nie, tak generalnie dzisiaj nie zdążę przejrzeć galerii, żeby przejrzeć właśnie cottage house'y. To może zrobimy sobie, kiedy dzisiaj było dużo zgłoszeń, żeby na wasze parcele popatrzeć, więc galerię mamy 5 minut, to nie zdążę porządnie przejrzeć. Jakbym miała jeszcze 15, to bym może zdążyła coś przejrzeć i wyszukać jakieś perełki, bo czasami trzeba dużo poskrolować po galerii, żeby coś fajnego znaleźć, więc tutaj można jeszcze zaproponować swoją parcelę, żebym zobaczyła jeszcze jakąś parcelę, ale generalnie, tak ogólnie, to nie. Bo to bardziej wyszedł live z oglądania waszych parcel i oceniania waszych parcel niż z przeglądu galerii, ale to też super, bo widać, że chcieliście takiego live'a. A propos live'ów, kolejny live w sobotę będzie w sierpniu, a więc sobotniego live'a w lipcu już nie będzie, bo za tydzień będę nagrywała odcinki na zapas, na kiedy wyjadę. Za 2 tygodnie właśnie wyjeżdżam na wakacje, a za 3 tygodnie wracam, więc w sobotę będę zajęta, mówię, za 2 tygodnie wyjeżdżam, za 3 tygodnie w sobotę wracam. Więc na pewno w sobotę nie da rady i tutaj to na pewno się nie uda, bo mówię, za tydzień będę mój głos oszczędzała na to, żeby po prostu nagrywać dla was odcinki właśnie na ten tydzień, gdy mnie nie będzie w lipcu. Jedynie może się w ostatnim lipcu zdarzyć taki live spontaniczny, bym powiedziała, bardziej nawet o godzinie 12, bo w ostatnie 2 tygodnie lipca mam urlop, więc w trzecim tygodniu będę właśnie na wyjeździe, ale w tym ostatnim tygodniu lipca będę właśnie w domu, więc może nawet się zdarzyć jakiś spontaniczny live we wtorek albo w środę, na przykład właśnie, tak jak mówię, o godzinie 12, 15,
19, nawet 20, bo wtedy mam całe dni wolne i mogę sobie dłużej nawet posiedzieć, więc może nawet jakiś taki wieczorny live'ik się może zdarzyć właśnie w tym ostatnim tygodniu lipca, ale jeśli chodzi o soboty, to dopiero w sierpniu. Widzę, że tutaj Grzegorz dodał swoje zgłoszenie, więc... Ojejsiu, a propos gardła, to troszeczkę już powoli wysiada, więc proszę bardzo. I parcela Frezji 15, więc proszę bardzo. Tutaj czegoś nie mam, widzę, ale okej, dobra. Dziękuję za życzenia, mam nadzieję, że troszeczkę sobie właśnie w tym lipcu odpocznę właśnie na wakacjach, a ktoś ma w sierpniu wolne, no. To ja mam w lipcu, więc tak jakoś wyszło, niestety. To nam się to nie pokryje, niestety. Trzy obiekty usunięte, trzy zastąpione. Okej, okay. Czy mi podało... Tak, chyba na odwrót mi dało te parcele, więc sobie ją za chwilę obrócimy. Przesuniemy. Przesuniemy ją sobie bliżej, tylko ja się muszę odwrócić, by dobrze ją zobaczyć. Proszę bardzo. I mamy tutaj nawet jakąś mini fontannę w szalonych kształtach. Z tyłu chyba brakuje mi zejścia. Tu miały być chyba schody. Może gdzieś? Nie wiem. Zgaduję. Tak mi się wydaje, ale nie mam pojęcia. Mówię, coś tam mi usunęło, więc okej. Okay. Jeśli chodzi o dach, to zdecydowanie w początkach moich stylów. Parcela dobrze była? O, to przepraszam, to ją obróciłam. To wracamy. Jak dobrze była, to... Ani już nie mogę? Mogę. To tutaj chyba brakuje mi jakichś schodów. W takim razie. Okej. Okay. Jak dobrze była, to ja tego nie kwestionuję. Mam jakieś zejście na dół? Nie, tylko tutaj do jakiejś pustej piwniczki. Okej. Okay. Może coś tam będzie? Może to jest piwniczka tortur? Kto to wie? Więc mamy wejście. Tutaj tak, tutaj mamy wejście do domu, mamy salonik, mamy tutaj dalej jadalnię i kuchnię, taką dosyć podłużną bym powiedziała kuchnię, z mini salonik, czy jadalnią. Okej, okay. Troszeczkę nie w moim stylu ta jadalnia taka podłużna, zdecydowanie nie w moim stylu, naprawdę nie w moim stylu. Tu mamy długi korytarz, okej, okay. Tu mamy... sypialnie, tu mamy jedną łazienkę, drugą łazienkę, i tu zejście do tej pewnie piwnicy tortur. Tu mamy wyjście na tył domu. Tu mamy coś dziwnego. Naprawdę coś dziwnego. Może kolejne miejsce tortur cimów? Nie wiem. Sypialnia dla dzieci, kolejna duża sypialnia i kolejna sypialnia dla dzieci. I taki troszeczkę duży korytarzyk. Troszeczkę te korytarzyki mnie tu martwią, takie długie są i zdecydowanie tu bym dała jakiś dywan, tu bym dała jakiś dywanik, tu bym dała jakiś dywanik, tu może jakiś dywanik, więc zdecydowanie bym tutaj dała jakieś dywaniki. Zrobiłem ten dom na wzór domku z rodziny zastępczej. Może by tak wyglądał, może, nie jestem pewna, z zewnątrz mnie przypomina domku z rodziny zastępczej. Ale w środku może rzeczywiście tak wyglądał. Oczywiście to tak było tutaj zrobione. Troszeczkę. Ale ta kuchnia chyba była w rodzinie zastępczej ciut szersza, mi się wydaje, jeśli tak to miało być. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale wiadomo, domki pod seriale to po prostu są typowo zrobione jedynie plany zdjęciowe, żeby to ładnie wyglądało, więc tutaj... Tak to wygląda, więc proszę bardzo. Domek, no, takie 3 plus bym powiedziała, ale może być. Może być. Ja pewnie bym... Nie, bym pewnie go nie pobrała. Ale w takim razie to nie jest piwnica tortur, tylko to miało być pewnie garaż, ale tutaj nie widzę wyjazdu z tego garażu w takim razie. Więc tutaj coś trzeba by inaczej porobić, żeby... To było piętro 1 i tutaj było jeszcze piętro 0, a więc troszeczkę inaczej trzeba by to zrobić. No i brakuje mi wejścia do domu z przodu, a nie, z tyłu domu wejścia do domu?
Oni mieli z przodu domu wejście do domu, więc tutaj coś jest nie tak. Okej. Dobra, oni mają tak, bardziej kwadratową tę kuchnię niż taką podłużną. Dobra, ale mamy 3 po 19, więc będziemy kończyć tego live'a, więc mam nadzieję, że Wam się ten live podoba. Oczywiście zapis live'a będzie, więc serdecznie, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli. Ja się bardzo dobrze bawiłam, mam nadzieję, że Wy również, mam nadzieję, że znaleźliście jakieś fajne parcele dla siebie przy okazji też. No ja szczerze powiedziawszy, no polecam... Polecam Asię, no bo tutaj po prostu szapoba, Asia, dla Ciebie naprawdę przepięknie tworzysz i myślę, że tutaj nie jedna z osób na live sobie znajdzie po prostu dla siebie właśnie jakąś parcelę. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się zobaczymy na seriach, jeśli nie na kolejnym live, bo nie mam pojęcia, kiedy będzie. Ale jeszcze raz serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się zgłosili. Jestem szczęśliwa, że mogłam na wszystkie Wasze parcele spojrzeć, na te przynajmniej, które miały kompletne zgłoszenia i takie od sensu zgłoszenia, bo tutaj niestety Kornelia, ale no nie podałaś mi swojego niku na Origin, więc tutaj niestety nie byłam w stanie, nawet po nazwie parceli nie byłam w stanie zobaczyć Twojego hotelu niestety, więc przykro mi, więc taki live na pewno się jeszcze kiedyś pojawi, może na następnym live sobie zrobimy YouTube'a, może jeszcze co innego, zobaczymy, jak co wyjdzie, na co będę miała ochotę. Jestem szczęśliwa, że Wam się tak podobało ten koncept. Sporo Was dosyć było w pewnym momencie, więc się naprawdę, naprawdę cieszę. Więc bez przedłużenia serdecznie dziękuję Wam za live'a. Miłej soboty, końca soboty, więc wieczora oraz miłej niedzieli. Jeśli ktoś ma wakacje, to miłych wakacji i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!